Yo, yo, yo! <noise> Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Świetnie Cię widzieć wreszcie. I wzajemnie. Miłe, po, mi, miłe wrażenie sprawiasz. No wiem, przystojny, <noise> młody mężczyzna. Ja nie wiedziałem, że ty jesteś ode mnie młodszy. To też mnie zaskoczyło szczerze. Tak, czyli ja jestem 93, czyli jestem 28. O, rogo, rok, tak? Tak, no wiem, że masz 11 listopada urodziny? Kurwa, zaczynam się bać. <noise> no weź. Mnie zastanawiał, czy ty jesteś wrażliwym gościem. Yy... Mam odpowiedzieć na to pytanie? Czy, czy zaczynasz wątek, nie, nie, by nie. go rozwinąć? Nie, nie, Jakie nie, no, wnioski wysnułeś? No, ja jestem ciekawy, czy jesteś wrażliwym gościem. Wydaje mi się, że bardzo. No Wydaje bo... mi się, że bardzo wiesz, z tego, co... Kurwa, wiesz co, mam... bardzo ciężko mi będzie rozmawiać, bo to moja pierwsza rozmowa od nie wiem kiedy. Chyba właściwie to na podcaście nigdy nie byłem, w podcaście nigdy nie byłem. Natomiast nie, wbrew pozorom nie lubię mówić o sobie. Świetnie. Naprawdę? <laughs> A nie mam żadnych pytań o Maritę. <laughs> Ale generalnie, wiesz, to taki paradoks, bo wszyscy myślą, że jest, jestem narcyzem, lubię gadać tylko ja, 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 a to jest na, Już mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie, nie? Mhm. Czy jestem wrażliwy? No wydaje mi się, że tak. Wszyscy tak mówią moi bliscy. No, no tak, wydaje mi się, że jestem. To jest taka okładka mylna mojej osoby, gdy na mnie patrzysz. Tatuaże na twarzy, tatuaże na rękach, tatuaże mhm. na plecach, klacie, łańcuchy, okularki i tak dalej, ale bardzo przeżywam różne rzeczy. Bardzo często wzruszam się, mhm. prywatnie oczywiście, ale nie lubię okazywać tej wrażliwości. Wiem, no mówię, że jak masz słabsze momenty, to zamykasz się w swojej skorupie i babcia i Marita wiedzą, że coś jest nie tak, ale. Wow, imponujesz mi. Tak no jest. Ja wiem wszystko. Ale to. naprawdę fajnie, super że się przygotowałeś. Imponujesz mi, stary. Naprawdę bardzo się cieszę, że tu przyszedłem, bo widzę, że tu jest profeska, pozytywne nastawienie i można wtedy rozmawiać. Fajnie. No nie, no bo jednak moim zdaniem też ta Twoja wrażliwość akurat jest czasami Twoim wrogiem. Ja tak miałem taką. Takie, takie wrażenie, jeżeli chodzi o to, bo kojarzysz mi się właśnie przez takie szczątkowe informacje w internecie z zero że jak jest wrażliwość, ale to też potem skaczesz i jesteś wkurwiony jak naprawdę małpa, która chce po prostu kogoś zadupać. Bingo. To jest to, czego staram się ciągle uczyć od Marity. Można powiedzieć co? można powiedzieć właśnie, że w naszym związku, jeśli mogę nawiązać do Marity na starcie, mm -hmm. to ona jest ta bardziej zero-jedynkowa. Albo lubi, albo nie. Albo wybacza, albo nie. Jeśli ktoś jej zajdzie za skórę, to ma przejebane do końca życia. Ty i też ma... mówisz, że jesteś 10 razy większym sukim synem wtedy. No tak, ale ja jestem taki, że mnie bardzo łatwo urobić. Dzisiaj powiedziałeś mi coś bardzo miłego o innej osobie, z którą miałem jakiś tam mm -hmm. konflikt. I ja już on tak cieplutko mi się zrobiło, że ja już, ja już bym na nie zapomniał. Pozdrówmy, Akopa. On będzie Pozdrawiamy, Akopa. Ja już bym na nie zapomniał, wiesz, jeżeli usłyszałem coś takiego za plecami miłego, to już bym zapomniał o wszystkim, co było, bez problemu i tak dalej. I to mnie często gubi. Mhm. Jestem taki, że gdy ktoś zrobi wielką krzywdę, a potem spotkam go i powie, przepraszam, albo spróbuję mi się wytłumaczyć, to zaczynam, tak jak moja babcia, typowy skorpion, rozkminiać, Nie, on na pewno nie miał tego na myśli, nie, może, może, może powinienem odpuścić, i tak dalej, i tak dalej. I ta wrażliwość mnie mhm. zabija pod tym względem. Bardzo często odpuszczam, na przykład, gdy ktoś zaatakuje mnie w internecie. Mówię, nie, a może gorszy dzień. Nie no, przecież jak ja mu odpowiem, to go, to go trzy razy bardziej dojadę, bo wiem o nim dużo więcej. Mówię, nie, nie będę tego robił, nie chcę go krzywić, nie chcę być kojarzony z negatywnymi emocjami i tak dalej. A czasami powinienem w końcu, bo jak sam wiesz, jestem kojarzony chyba z, z... z negatywnymi emocjami, <śmiech> to... <śmiech> Świetnie, że nie chcesz być z tym kojarzony. <laughs> No bo ale też no nie na wszystkie rzeczy mam wpływ, wiesz. No wiem, wiem. Też przed tobą mówili, omówiłem tobie o tym i, i gadaliśmy przed rozmową, nie rejestrowaliśmy tego akurat o tym, jak rozmawialiśmy. I rozmawialiśmy o tych takich małolatach, i youtuberach, i raperach. I ty mówiłeś dużo o tym, że miałeś syndrom Boga. Tak. Ale z drugiej strony pomyśl sobie tak uczciwie, że dajesz innemu małolatowi taką samą kasę, jaką wy mieliście, taką samą popularność. I pokaż mi, kto by nie był Bogiem. Kto by nie był Bogiem? Tylko teraz pytanie: jak długo? Bo uważam, że gdyby dostał coś takiego dzisiaj, w dzisiejszych czasach, 99% tych małolatów, którzy by to dostali, byliby Bogami, ale przez dzień, dwa, trzy i by się mhm. skończyło. Jest bardzo ciężko tu utrzymać, mądrze. Bardzo ciężko jest ten, ten taki to poczucie swojej pewności siebie i mhm. tego, że jesteś Bogiem. Przetrwać, upoukładać. My byliśmy blisko tego, by to wszystko spier dzielić w jednym mhm. momencie życia, bo wiesz, my jesteśmy znani z tej jednej takiej słynnej dramy, która była tam w 2018 roku. To ta rodzinna, tak? Tak. I wiadomo, nasze znaczy wiadomo, jeszcze ludzie o tym nie wiedzą, ale nie, na szczęście niedługo przyjdzie czas, kiedy po tylu latach osoby, które były w to zamieszane, zajmą swoje stanowisko, mhm. i to będzie dzień najpiękniejszy w moim życiu. Ale. E Kurwa, zgubiłem wątek, bo się bo zamyśliłem o tym dniu i pomyślałem, że, że, że on nadejdzie, i, yy, i się nie mogę go doczekać. Gdy te dwie osoby zajmą swoje stanowisko, mm -hmm. wypowiedzą się, yy, świat zobaczy, że nie, nie wszystko było yy, tak, jak wyglądało, ale yy, my dostaliśmy w tej dramie bez sensu. Niesłusznie. To wyjdzie na jaw. Mm -hmm. Ale ta sytuacja jakby nauczyła nas tego, że spojrzeliśmy do tyłu na wszystko, co się działo wcześniej i zauważyliśmy, że nasze zachowanie było katastrofalne, mm -hmm. że nam odjebało. Od właśnie sławy, pieniędzy, tego wszystkiego, co szybko dostaliśmy. Mieliśmy jakieś szczęście, że ktoś chciał, byśmy zostali gdzieś tam na powierzchni, bo nasi widzowie, mm -hmm. których zbudowaliśmy relacje z nimi, nawet nie tyle co wybaczyli nam, ale zrozumieli, że po prostu każdy tak ma, każdy taki jest i tak dalej, i zrozumieli, że my naprawdę zrozumieliśmy, że byliśmy mm -hmm. fatalni, byliśmy wulgarni. Byliśmy chamscy często, sam mówiłeś się na początku, zanim zaczęliśmy rozmawiać, że bardzo często nie potrafiłem trzymać nerwów na wodze i potrafiłem bardzo szybko wybuchnąć, czy w komentarzu, mm. czy gdzieś tam w sieci. No a dziś nauczyliśmy się wyciągać z tego wnioski i nie popełniamy tego błędu, więc... No tak, No ja też tak po prostu uważam i to nawet nie chodzi o jakieś turbo rozgrzeszenie, bo ja rozmawiałem tutaj z wieloma osobami, rozmawiałem też z Planem B i on powiedział to samo, nie? że był po prostu w tamtym miejscu i jednak tam jest, wszystko wygląda trochę inaczej i na każdego patrzysz z góry w każdym znaczeniu tego słowa i to jest zupełnie naturalne, bo taka się wydaje twoja pozycja. Tak, no jedyna rzecz, która być może miała wpływ na to, że nasi widzowie dali nam tą drugą szansę jest taka, że od zawsze mieliśmy z Martą tak, że nienawidziliśmy całego świata, całego środowiska oprócz naszych widzów. Nigdy nie mieliśmy tak, że właśnie pokazywaliśmy, okazywaliśmy brak szacunku do widzów. Nigdy nie było takiej sytuacji, gdybyśmy w tym takim prime w momencie, w którym nam odpierdalało, mm. już Przeproszeniem, by ktoś do nas podszedł i bylibyśmy do niego chamscy. Nigdy. Wydaje mi się, że widzowie to czuli, że tylko widzów szanujemy, tylko widzą, jesteśmy wdzięczni za cokolwiek, ale hejterów, osoby, które nas krytykowały, nawet słusznie, czy jakieś inne osoby, sytuacje itd., dalej, Nienawidziliśmy ich. Byliśmy od razu pokazywaliśmy, gdzie jesteś ty, gdzie jestem ja, i to było bardzo złe. Dziś to rozumiem, ale z widzami zawsze mieliśmy ten taki kontakt, jak taki miłosny, że tak powiem, romantyczny. Mm -hmm. No to widać, bo akurat macie tą armię dość mocną, dość liczną i nawet jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że się kończycie, albo że się skończyliście, to wystarczy spojrzeć na liczby i to jest cały czas jednak imponujące. Ja pamiętam, że sam miałem taki moment, że mówię, kurde, muszę to sprawdzić, czy te czy ci obserwujące na Instagramie, czy to jest wszystko, czy to jest wszystko się zgadza. No bo wiesz, bo to naprawdę są duże liczby, a w tym dobie tego internetu i kupowania tych wszystkich obserwujących, lajków, tego wszystkiego, no wie kurwa, może tak jest, no bo to, to naprawdę są olbrzymie, olbrzymie liczby. A jaka była kasa, którą zarobiliście wtedy? Tak realnie. 10 razy mniejsza niż teraz? Szacunek do ludzi też tyle, tyle razy mniejszy. <grystanie> Dokładnie. Super, super. Prawne. To jest właśnie zadziwiające. Zarabialiśmy naprawdę, nawet nie wiem, czy nie więcej niż 10 razy mniej. Po prostu były to pierwsze większe pieniądze. Faktury, takie, że miałeś tam powiedzmy już 5 cyfr na fakturach <grystanie> i ci odpierdalało, mówisz, jestem królem życia. Dziś zarabiamy dużo, dużo więcej. Jesteśmy dużo, dużo... Luźniejsi mhm. i mamy dużo bardziej przyjazne nastawienie do ludzi i dużo mniejszego. To jest niesamowite. I wydaje mi się, że do tego też trzeba dorosnąć, przejść te etapy wszystkie mhm. i albo to zrozumiesz, i, yy, albo spadasz na samodno. No ale potrzebowaliście chyba też tego. Yy, zimnego prysznica. Tak, zimnego prysznica to jeden, ale druga jest sprawa, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteście dzisiaj to nie dałoby się chyba bez tej drogi. Oczywiście, że nie. Oczywiście wszystko trzeba zawsze przeżyć na, na własnej skórze. Wszystkie problemy, dramy, yy, wpadki, wszystko. Inaczej nie, nie, nie ma szans, nie ma szans, mm -hmm. by to zrozumieć. Tak jak zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać przed rozpoczęciem, yy, nie wiem czy zauważyć taki błysk w oku, ale taki moim zdaniem prawdziwy, rzadko to mam, że mówię fantastyczne, że trafiłem na człowieka, który w jakimś stopniu mam wrażenie mnie zrozumie. Mhm. Miałeś tam jakieś swoje przygody gdzieś tam niedawno. Z niektórymi dziewczynami. Z no powiedzmy. I, I stwierdziłem, to jest niesamowite, że w końcu będę rozmawiał z kimś, kto mnie zrozumie, bo przeszedł przez podobne rzeczy. Mhm. A to jest rzadkość, nie? Nie, wydaje mi się, że to jest dość częste, tylko ze względu na to, że mało kto chce się otworzyć na drugą osobę. Wiesz, że okay, zamykamy okay, po prostu te drzwi i, i zamykamy to między sobą, po prostu, a. A jednak, kiedy po prostu otworzymy myślenie, że okej, okay, no to jednak ten świat może wyglądać inaczej, dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby pomyśleć indywidualnie, a nie masowo, no to nagle okazuje się, że prawda objawiona jest jednak do kwestionowania w niektórych kwestiach. Mie, mi się też wydaje, że ty złapałeś bardzo dużo luzu, masz takie pozwolenie na bycie sobą, bo mogę ci powiedzieć nawet najprościej, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, posłam, no? to ja miałem takie wrażenie, że dzisiaj jest taki rozbudowany internet, że można nawet być zjebem, i można być sobą i być przez to popularnym. Mi się wydaje, że ty się nauczyłeś już tego, że ty nic nie musisz. Nie musisz się napinać. Nie musisz sobie kupować już drugich rzeczy. Ty każdy wie, że masz, że możesz sobie pozwolić. Że masz kompletnie wypierdolone. W tym El Mayo na przykład widać już dużo luzu. Że gdzieś tam po prostu to tak czarodziejską różdżką puściło, nie? No, wszystko dzięki Maricie, nie? Dosłownie. Chciałbym powiedzieć, że to zrozumiałem. Chciałbym powiedzieć, że to przez to moją przeszłość burzliwą z haterami i tak dalej. Ale nie. To jest rzecz, która, o którą od zawsze od zawsze, od początku, od 2015 roku Marita mi wpajała do ba. I to jest to, czego, to, co ona ma wrodzone, czego ja nie mam. Mm -hmm. Luz. Luz. Po prostu nie reaguj, mhm. odpuść, poznaj swoją wartość, ale nie chamską, taką egoistyczną, nie tą z wypierdolonym ego. Poznaj swoją wartość. Mówić, co to zmieni? Co to zmieni, że ktoś ci coś napisał? Co to zmieni, że odpowiesz, nie napinaj się, tak, wyluzuj, nic się nie stało, to nie jest koniec świata. A pod ramię, którą mieliśmy wtedy mhm. w 2018 roku. To, to był ten jedyny moment zewnętrzny oprócz Marity, który pokazał mi i do dziś pokazuje, że nic się w moim życiu nie zmieni, cokolwiek by się nie stało. Przeżyłem wszystko, co najgorsze. Straciłem wszystkie pieniądze, straciłem bliskich, przyjaciół, zawiodłem się na wszystkich po kolei. Zostałem sam z Maritą, wylądowaliśmy mhm. wiesz, z dużej chaty, którą wynajmowaliśmy za powiedzmy prawie 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wróciliśmy do pokoiku babci, w którym mieliśmy dwie walizki, łóżko jednoosobowe, na którym spaliśmy we dwójkę, psa. I pomagaliśmy babci i nasz świat był wtedy najpiękniejszy. I tak stwierdziliśmy, straciliśmy by wszystko. Mamy renomę najgorszą na świecie. Nie mamy za co żyć. Dosłownie nie wiedzieliśmy co robić, a świat był piękny. I od tamtej pory mamy coś takiego, że cokolwiek o nas napiszą, cokolwiek powiedzą, cokolwiek by się nie stało. Czy nam naprawdę coś nie wyjdzie, niekoniecznie związanego mhm. z hejterami, tylko o nich ciągle nie gadać. Tylko po prostu życiowo cza czasami kto każdy coś spierdoli. Nie? Mhm. nie ma sytuacji bez wyjścia to, to mamy, Dlatego mam taki luz, że mogę, mogę zrobić wszystko, no nic się nie stanie, nic się nie zawali. Jak coś zapomnę, nie zrobię, nie dodam, przeklnę czy nie przeklę, pomylę się, nic się nie stanie. Nie? No nie, no jasne, że nie. No, moim zdaniem e, też po prostu to, że bo tak śmiało nazywana to przemiana, bo to takie słowo się przylgnęło do was, jeżeli chodzi o dzisiejsze ruchy w internecie, moim zdaniem jest kompletnie też nadużyciem. To jest po prostu etap dorastania, i to jest tylko i wyłącznie to, no. Właśnie, ja bym powiedział, bardzo często, on nawet mówi przemiana, nie? Ludzie, mhm. przy, przy, tak jak powiedziałeś, mamy tą łatkę przemiany, nie? Ale teraz tak, yy, z jednej strony zawsze się wkurwiałem, gdy ktoś mówił, oni się nic nie zmienili. O, to, to, to nie jest przemiana, nie? I tak się strasznie denerwowałem, bo naprawdę wiele się zmieniło, nie? Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że fakt, tak naprawdę... Nic się nie zmieniło. Ja dalej jestem tym samym ziomkiem, co byłem wtedy, tylko po prostu nauczyłem się kontrolować swoje niektóre zachowania. Mhm. No mi się wydaje, że nałożyłeś kaganiec na swoje emocje. To, tak, że po prostu za, czasami zagryzałem to, i nie mylić tego z fałszywością, że chciałbym coś odpowiedzieć, ale nie odpowiem. Nie, po prostu nauczyłem się, co jakbym że nie wszystko może, trzeba załatwiać hamstwem. Mm -hmm. I czy to jest fałszywe, że ja po prostu odpowiadam grzecznie, a nie hamsko? Nie, po prostu nauczyłem się kontrolować te swoje emocje, które były we mnie najgorsze. Wyzbyłem się niektórych rzeczy, nabrałem tego luzu. I, i to jest to, ja się nie zmieniłem, bo ja dalej uważam to samo, co uważałem kiedyś mm -hmm. na niektóre tematy. Mam ten sam styl życia, co miałem kiedyś, tak jak zauważyłeś. No wtedy musiałem pokazać, że mam drogie ciuchy. Dziś nie muszę tego pokazywać, ale ja mam, wiesz, o co mi chodzi? Mm -hmm. Tylko to się zmieniło. Tak naprawdę jestem da dalej tym samym ziomeczkiem, co był kiedyś, tylko po prostu. Z lepszą manierą, troszkę mądrzejszy, hmm. hmm. dojrzalszy. Tak troszkę, się troszkę, nie troszkę, troszkę, nie troszkę. Nie jeszcze, czasami, jeszcze czasami coś tam wyjdzie ze mnie, ale. No nie no, tak jak rozmawialiśmy o tym przy tym, jak tego Dubiela krytykowałeś i tak dalej, że wystarczyło powiedzieć: okej, okay, przepraszam, najbałem się, nawet jak go nie lubię, ale z drugiej strony robią tak wszyscy i to jest tak, jak wszyscy są napierdoleni i mogą wszystko robić, ale jak robi to ktoś, kogo się nie lubi, Dokładnie, no to, znaczy, to no klarz. Sam fakt tego, tej akcji był taki, że to było następstwo tego, że w wielu wywiadach. Zostałem, byłem zaczepiany przez niego, gdzie nigdy mu wcześniej nie odpowiedziałem, i to w bardzo krótkim czasie. Mm. Od powiedzmy, lutego czy marca, w dwóch czy trzech gdzieś tam zadzwonił do aferek, też nagadał na mnie jakiś głupot, więc po prostu czekałem na ten dzień. I najlepsze jest to, że siadając na tej, na tej loży, nie, powiedziałem sobie wiem, że siedzę w pierwszym rzędzie nie bez powodu. Wiem, że dzisiaj on walczy ja wiem, że wszystkie kamery będą na mnie patrzeć. Mówię, Daniel zamknij mordę. Tak sobie pomyślałem, nie? I tam za, za sprawą kilku rzeczy dookoła osób, które mnie tam zaczęły mm. zaczepiać i tak dalej i tak dalej, po prostu coś pękło. Ale to nie jest tak, że ja jestem idiotą, który poszedł tam i mówi, a zrobię trzodę. Nie, to, to po prostu wybuchło czasami nie kontroluje swoich emocji. Czy żałuję tego? Jakby to powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, uważam, że mógłbym po prostu zamknąć mordę mm -hmm. i dużo więcej bym tym zyskał, a przynajmniej bym nie stracił, ale gdy patrzę na to z boku, uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe traktowanie i tak naprawdę nic się tam nie stało. I robią to wszyscy i dużo gorzej. I było wiele innych przypadków, gdzie ludzie się tam wyzywali wręcz pod, mhm. y, chociażby Marcin swojego kolegę, z którym będzie walczył i długo, wyzywał. I nie wszyscy przechodzili obok tego bokiem. I to jest to, co powiedziałeś pięknie. Ja zawsze mam taką, taką frazę mhm. życiową, że nieważne, co ktoś robi, tylko kto. Coś robi. Mm -hmm. no, I to jest to. No wiesz, no też jesteś osobą publiczną, więc musisz pamiętać, że nie możesz podążać za szeroko rozumianym bydłem. No I, I to, że to po prostu twoja pozycja powoduje to, że jesteś jak pod mikroskopem. Jesteś zdecydowanie większy niż cała reszta dookoła i trzeba mieć jednak ten dystans do tego świata, że idziesz tam no i ktoś cię posadził w pierwszym rzędzie, nie po to, żeby sobie na ciebie popatrzeć, tylko żeby mieć cię na celowniku. No, no to wiem. nie jest tak, że to jest przypadkowo było na vlogu Heiliga, tak? tak. A, a, u ciebie, a u ciebie na filmie tego nie było. Było, tak, no. ale najlepsze jest to, że wiesz, wracając, mój kamerzysta ma cały materiał nagrany i tam jest wszystko wyjaśnione pięknie, że to nie ja sobie tak zacząłem z dupy krzyczeć, nie? Mm -hmm. I mój kamerzysta pytał się, czy dodajemy to. Nie Szczerze, nawet nie widziałem, że kamera Heiliga nas kręci, nie? Mm -hmm. Byłem zdziwiony na maksa, ale nasz, mój kamerzysta się pytał, wrzucamy to, pokazujemy, wiesz, że byłeś tam prowokowany i tak dalej. On wie, nie, nie chcę negatywnych emocji na swoim kanale. I wiesz, chciałem dobrze nie, i opublikowaliśmy tego vloga dwie godziny chyba wcześniej niż Heilig. Gdybym Zobaczył, że to jest na mm. to w tym vlogu by się znalazła, prawda? Rozumiesz co chodzi? Mm. Ale nie, nie poczułam się do czegoś takiego, że po takiej akcji musiałbym dodać jakiś osobny filmik. Właśnie to jest mój błąd, kurczę, życiowy, nie. Zobaczyliśmy mieliśmy dram. Czy kojarzysz żebyśmy chociaż raz się odnieśli do czegoś? Ja uważam ogólnie, że akurat jeżeli chodzi o to, to Marita to robi 700 razy lepiej od ciebie akurat naprawdę, bo ona nawet po przy tej rodzinnej jedno oświadczenie króciutkie, no. dziękuję, cześć i pozdrawiam, zero w ogóle jakiegoś takiego napinki i uważam, że ona to robi, robi to świetnie. Ale też ja mam takie wrażenie, że... Ty przez to, co przeszliście przy tej dramie rodzinnej, bo tam dużo po prostu tych influencerów, tych niby przyjaciół się poodwracało, tak. że dzisiaj jest takie przeczucie w tobie na pewno, że was atakują, tak wiesz, że ja na przykład też się w moich podcastach na przykład z Akopem pytałem mhm. się o ciebie, ale to nie w kontekście, że na przykład chciałem ciebie zaatakować, mhm. tylko po prostu, nie? A gdzieś tam czasami po prostu ktoś chce dobrze, ale przez te wasze doświadczenia jest tak, że ty już przeświad zakodowane tak, przeświadczenie, że... że każdy chce mnie zaatakować. No. Nawet tak nie jest, ale tak z drugiej strony, no dobra, no ty, ale ty tak powiedziałeś, tak? no właśnie, ty tak powiedziałeś ehm, może to powiedziałeś, tylko pytanie, czy zauważyłeś wokół siebie ludzi, którzy dziś, lub w ciągu ostatnich tam jakiegoś ostatniego czasu wypowiadali się, nie chcą nas zaatakować? tak jak ty teraz, mm. no i tak i... jak wtedy podczas rozmowy z Akopem, że nie chciałeś zadagować, ale rozmawiałeś, mm. tak? Czy zauważyłeś coś takiego w necie, że ktoś by się u nas wypowiadał, bo zresztą... To czym... do wam pierwszy z brzegu, no, to, to, to co się przed rozmową o Kaniowskim, że on cię nie chciał zaatakować, Aha, no, ale, no, ja... ale tam po prostu wszedłeś trochę taki już, wiesz, na naburmuszony, gdzie ja uważam, że u takiego gościa możesz fajnie zyskiwać publikę, bo on ma tą publikę, która mocno stoi za nim, to Kaniowski na no. prezydenta, wiesz, to się tak, niczego... Tak, tak. Ja... Się... Kurczę, wiesz... No... Czasami emocje, po prostu. Znaczy... Dlatego ja od tego zacząłem rozmowę. Ja wszystko jakby rozumiem, jakby to, co do mnie mówisz, ma sens i masz w tym racji, no prawie 100%. Zostaje tylko ten jeden procent taki, że ja zawsze pragnę, by pozostać sobą. Uwierzcie mi, uwierz mi. Mhm. E, ludzie mnie mają za takiego cwanego skurwysynka, który wszystko ma przemyślane. Mhm. Kulturpa... Tak, tak, tak. No i teraz powiedz mi, czy ty myślisz, że ja nie jestem świadomy tego, że wchodząc tam mógłbym zrobić z siebie aniołka i ten wywiad poprowadzić tak, że po prostu ludzie powiedzieli, Jezu, jaki on jest zajebisty. Jakie ja mam zupełnie inne przeświadczenie. Dzisiaj rozmawiając z Tobą, na przykład na to, co teraz powiedziałeś, też mógłbym odpowiedzieć, tak wiem. Kurczę, no popełniłem taki błąd, no tak mi przykro z tego powodu. Najchętniej no, no, już chciałem przeprosić, ale nie miałem okazji. Stary, umówmy się. Mogłem wszystko przekręcić tak, że po prostu mm -hmm. ludzie by mnie tutaj pokochali przysłowiowo, mm -hmm. ale coś z silniejszego we mnie że zawsze uważam, że a, prawda jest taka fajna, a, ludzie zrozumieją co mówię, że, że jestem taki naturalny i że skoro mm -hmm. mówię na wywiadzie do Kanielskiego, że jesteś na mojej czarnej liście, to. Pomyślą sobie, kurde, fajnie, że tak bezpośrednio mówi. To znaczy, że jak kiedy indziej się na jakiś temat wypowiada, też mówi prawdę, mm -hmm. nie? No ale niestety tak to kurwa nie działa. To uważam, Bardzo <laughs> mi się podoba, że potrzebujesz <laughs> 10 lat w tej branży, żeby to zrozumieć. <laughs> Pracuję nad sobą. Będziesz miał to, co chciałem powiedzieć, ale się podtrzymałem. Pracuję nad sobą. Ja wiem, że jestem, mam wiele wad stary, ja o tym wiem mm -hmm. i tak uważam, że jest duży progres. Nie, no to jest Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że mam dużo wad, dużo błędów, popełniam takich głupiutkich, takich niepotrzebnych. Mm -hmm. dużo, dużo, dużo razy się sprowokować niepotrzebnie. Zdaję sobie z tego sprawę, mm -hmm. nie? I zobaczycie, że nadejdzie kiedyś taki dzień, gdzie naturalnie tego już nie będzie. Mm -hmm. To nie będzie tak, żebym zagryzał zęby, żeby tego nie zrobić. Tylko to będzie naturalnie, ja potrzebuję czasu, jestem taki. No wiesz, no taki no, dziwny. No. Zobacz, może wejdziemy do, do wyjścia już z tego, to, z tego tematu, że to nie jest tak na przykład, że właśnie niepotrzebnie pijesz drinka, czy tam dwa i sam mówisz, że to jest tak, że jest miś, ale jak jest tylko pretekst... To jest to mi się dlatego, gryzie. Ja dlatego, oglądałem, jak miś polarny gryzie małe małe, te, małe Dlatego zwierzątka. nigdy nie chodzę na imprezy, gdzie są ludzie, bo wiem, że bardzo często mogę być sprowokowany. Najlepiej bawię się sobie z maritką, czy z jakimś tam małym gronem przyjaciół. Mhm. No i na przykład widzisz kolejny wniosek po akcji z Highligiem. Albo tam nigdy nie będę chodził, albo po prostu nie będę pił drinka, bo to mhm. nie jest tak, że ja tego potrzebuję. Wiesz, o co chodzi? Ale tak jak Ci powiedziałem, jest sytuacja taka, że ja jestem naprawdę na imprezach. Król imprezy dla przyjaciół przytulanki, tańce rozśmieszanki nic złego nie usłyszysz ode mnie żadnej mm -hmm. awantury, jakiegoś takiego szukania problemu, ale gdy tylko ktoś mnie zaczepi, no to jest ten taki No, to właśnie no i o to tym... trzeba no i zobacz, a z tym backgroundem tego, że każdy chce źle, w jakiś sposób. No... no, bardzo fajne, masz bardzo fajne wnioski. No i tak jest. No, też z tego wyciągnąłem wnioski, o czym nigdy wcześniej nikomu nie mówiłem. No. Mm -hmm. Nie będę przepraszał za coś takiego, bo uważam, że tam nic się takiego nie stało. Natomiast już mam taki wniosek, że to się więcej nie powtórzy. Ja lubię wyciągać wnioski. Lubię być mądrzejszy, lepszy i tak dalej. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Wiesz co by było głupie? Gdybym na następnym wydarzeniu zrobił coś podobnego. To świadczy o tym, że jestem kretynem. I teraz trzeba dać mm -hmm. czas zobaczyć jeden event, drugi, trzeci, piąty i zobaczyć, czy Daniel Majski wyciąga z tego wnioski, mm -hmm. czy nie. A wyciąga. Mam nadzieję. Wiesz, coś chciałbym z, z Tobą porozmawiać o tym momencie zagubienia, takim młynie, w którym diabeł kręcił kołem fortuny. Też mówiłeś, no, jak już wywołałeś właśnie Marcina Dubiela, to nawet on właśnie na tych aferkach mówił, że tam gdzieś naćpany i tak dalej. Ale wiesz, to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo Ty też gdzieś powiedziałeś coś takiego, że, że mogłeś. Bo to, ta, ta decyzja podpisania tej umowy, zresztą też ta była taka, że w mieście tam kryzys, tak. ten związkowy, powiedziałeś, że to się mogło różnie skończyć, mogłeś tak. się albo dużo gorzej. Tak. No i mogę ci powiedzieć, że dużo gorzej otworzyło mi tą furtkę, że między słowami, może tam był jakiś taki problem, o którym nie mówiłeś. Nie, nigdy nie miałem żadnego problemu, jeśli mówimy o... No mówimy o jakichś narkotykach, mhm. tak? Czy coś takiego? Tak, tak, tak. Nie, w życiu, w życiu nigdy nie miałem takiego problemu. Tu chodziło po prostu, e, jakby po, łącząc kropki tej wrażliwości, przyjaźni, tego, co u mnie w życiu jest najważniejsze, kto ma na mnie wpływ, wszystko jest związane z Maritą. Nie mam przyjaciół. Moją jedyną przyjaciółką jest Marita. Yy, nie, nie płaczę przy ludziach. Płaczę na filmach albo mm -hmm. tylko, gdy jest coś związanego z Maritą. Jeśli miałem z nią kryzys, bardzo duży i po prostu czułem, że mój świat się kończy, bo tracę swoją największą przyjaciółkę i miłość, to to jest jedyna rzecz, która może mnie zawsze przysłowiowo zabić. Mm -hmm. To są jedyne rzeczy, kiedy przeżywam, kiedy nie kontroluję swoich emocji, kiedy nie kontroluję swoich zachowań. I w tamtej sytuacji miałem totalnie wyjebane, zamknąłem się w hotelu. W hotelu Warszawa. Mhm. Siedziałem sobie w pokoju, tam popijałem. No, mogło się skończyć różnie. Po prostu już miałem przed oczami najgorszy scenariusz, że to jest koniec, nie, mojej miłości, przyjaźni i tak dalej. Na szczęście się to ogarnęło, ale nigdy nie miałem żadnego problemu. To nie jest tak, że ja w ogóle. To w ogóle dziwi się, że o tym gadamy, nie? Nie, nie, no bo wiesz, bo ja tak starałem się to mniej więcej jakokolwiek, wiesz, bo to, to kontrastowałem to, co zobaczyłem, to, co przeczytałem, to jak sobie budowałem tą postać z tym, gdzie wiem, że te słowa są kontrastowe, wiadomo, że one są po prostu powolbrzymiane, żeby po prostu miały jakiekolwiek kształty, więc tego, tego nie musisz mi tłumaczyć, ale też ten moment wydawał się trudny, bo dużo ludzi oczywiście mówi, że nie wierzy w te rozstanie no, i tak dalej. No, na przykład on, nie? Nie chcę o nim nie ja ja To nie chodzi mi nawet już o Marcinach? To no, Kompletnie go zacząłeś. No nie, nie, tak, zacząłem, a nie chciałbym, nie chciałbym żeby powiedział. potem znowu. Ja jestem taki, że ja naprawdę nie lubię żadnych konfliktów. Nie chcę, żeby ktoś mi odpowiadał, ja dlatego nigdy nikomu nie odpowiadam. Ja jestem wbrew pozorom bezkonfliktowy, nie? Mhm. E, więc, wbrew pozorom. Więc, no wbrew pozorom, więc odpowiadając na twoje pytanie, nie powołując się na kogoś innego, mhm. to. No, ja po prostu musiałem zacytować ze względu na to, że sam nie doszedłem do takich wniosków, że miałeś problemy z narkotykami. Więc... No, Marcin, kurwa, najwiedziesz, no myślę, to jest do tej rozmowy. Czasami, o, już wiem, czasami niektóre osoby bardzo lubią mówić, by mówić. Mhm. I ja tego nie do końca rozumiem. No, ale nie mam na to wpływu. No, w każdym razie no, ja nigdy tak. nie miałem żadnych, żadnych tam problemów. Nic, co ludzkie nie jest mi obce, żeby też nie było. Yy... Nie, no to, to sobie jestem przekonany. No to... właśnie, umiem się dobrze bawić i tak dalej. Nie mam z tym problemu, można powiedzieć, że jestem królem imprezy. Czyli ale... bardzo dobrze bawić Tak, bardzo dobrze, ale w swoim zamkniętym gronie i nigdy tam wiesz jakoś tak publicznie. Nie? A to smutki słabo znosisz, jak już byliśmy w tym kryzysie? Tak, tak, tak. tak. Smutki bardzo słabo znoszę. Ale Bardzo. to jest te, taki moment, no bo gdzieś myślę, że w jakiś sposób na pewno jest w tobie dusza artysty tego, tego wszystkiego. I to emocjonalność to na pewno jest też jakieś rozchwianie przy tym, przy tym wszystkim. To jest jakiś taki moment, że ty robisz coś takiego intymnego, że na przykład sobie siadasz, piszesz, myślisz, czy to jest bardziej takie kowanie w dół? Myślę, bo zawsze myślę. Kto mnie zna, ten wie, że. Zawsze myślę, zawsze mam wszystko rozkminione, zawsze jestem, powiedzmy, pięć kroków do przodu, zawsze rozkminiam scenariusze, które prawdopodobnie nigdy się nie, nie wydarzą. Właściwie tak bardziej bym powiedział: było. Mhm. Już prawie nie jest, bo to jest to, co mówię, że się uczę najbardziej, bo to mnie zabijało. Mhm. Bo rozkminiałem, rzeczy bałem się, że coś się wydarzy, co się nie wydarzy, bałem się, że ktoś o mnie coś powie. No tak, ty masz czego... problem z analizowaniem, mówiłeś o tym. Tak, bardzo dużo analizuję, za dużo analizuję, wszystko mam przeanalizowane, wszystko mam zawsze przygotowane i tak dalej, tak dalej. I to jest, to był mój błąd największy życiowy, on mnie zabijał. I teraz mhm. mam, jak sam zauważyłeś, więcej luzu i to też ma związek z tym. Rozumiesz, że jadąc tutaj, ja się nie zastanawiałem, co on mi zada za pytania. A kiedyś byłoby tak, żebym siedział tydzień, myślał, rozkminiał, napisał do ciebie: A czy mógłbyś coś zasugerować? Wiesz o co chodzi? Już bym chciał mieć przygotowane tysiąc mhm. jakichś tam idealnych odpowiedzi, a tutaj sobie powiedziałem: Nie, idę i luz. To, to, to jest to, na czym najbardziej pracuję. I gdy mam jakieś trudne chwile, no jestem bardzo zamknięty w sobie, bardzo. Mam też taką złotą zasadę, że nawiązując do poprzedniego mhm. tematu, że gdy mam złe chwile, smutne chwile, to nie sięgam nigdy po alkohol i mhm. tak dalej, i tak dalej. Tamte sytuacje to jest wyjątek. Te dwie z Maritą kiedyś, mhm. co miałem tam jakby w tym... Ta, albo ta depresja, albo mhm. y, 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 nasze rozstanie z Maritą. Natomiast tak, to mam taką zasadę, że nigdy, 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 nigdy tego nie robię. Nie wiem dlaczego. Tak jak już sobie wpoiłem do barze, gdy mam jakieś takie gorsze mhm. chwile, albo coś mi się spierdoli, to nigdy tego nie robię. Tak to samo. Ja, mam dokładnie, samą, ja mam dokładnie tak robię, identycznie. Tak? No, ja nigdy nie dotrzę alkoholu, kiedy jest, jest źle, źle, bo wiem, że to jest łatwe, żeby się uzależnić od tego, że chcesz odpocząć, o. I, I zawsze, kur... gdy jest problem, to robisz. Mało tego, nie rozwiążesz tego problemu, będąc na lufie. No nie, no, nawet na lufie, a potem na kacu. Ja bardzo źle znoszę kacę, więc ja nie no. ma sensu tego w ogóle robić. A też chodziłeś na terapię. To było coś takiego dla ciebie oczyszcza... oczyszczającego? I tak, i nie. Będę szczery. Mhm. Bardzo mi pomogło pod tym względem, że wreszcie mogłem się komuś wygadać, bo wbrew pozorom ja czuję się bardzo nierozumiany. Nie lubię o sobie rozmawiać, bo... Nikt, mam wrażenie, tak jak Ci wcześniej mhm. powiedziałem, mnie nie rozumie. Nie rozumie sytuacji, w której się znajduję, nie rozumie mojego punktu widzenia. Moje problemy zawsze były spłycane. Zawsze, jeszcze po, bądźmy szczerzy, terapeuci czy terapeutki, to zazwyczaj, przynajmniej w moim przypadku musiało tak być, to musiały być osoby, które mnie nie kojarzą, jeżeli tam chciałem pójść mhm. i czuć się jak w domu, że tak powiem. No i w związku z tym, gdy idziesz do takiej osoby, która Cię nie kojarzy, i do końca nie rozumie, co ty kurwa robisz w życiu i dlaczego ty masz taki problem. To tak naprawdę nie jest problem. Wszystko, co mm -hmm. związane z internetem, pieniędzmi, sławą i tak dalej. No, stwierdziłem, że fajnie tak się wygadać, ale wychodząc stamtąd, mówię takie. Pff, kurwa, po co ja w ogóle wiesz? Ja mówię, ale pomoc, nie? Takie. Traktowałem tylko, mm -hmm. żeby jako osobę, do której mogę sobie pogadać, ale tak naprawdę nie nie pomagało mi to tak, że coś oczyszczało mi umysł, czy tłumaczyło hmm. mi jakieś, jak powinienem się zachować i tak dalej, i tak dalej, nie? No bo ty jesteś trochę sprzecznością w wielu aspektach, tak jak sobie spojrzysz na twoją osobowość i też fajnie mi jedna osoba powiedziała, że sporty sylwetkowe, siłownia często budują jednak trochę takich narcyzów, egoistów, że wiesz, że możesz to zrobić sam, że podniecasz się tym, że wyglądasz coraz lepiej. No zobacz, też ta twoja sytuacja, gdzie ty zaczynałeś i byłeś małym grubaskiem, tak, bo to tak, też, tak. wiesz, były pewne kompleksy. Potem te kompleksy zostały zabijane. Zresztą właśnie Ako, po którym rozmawialiśmy wcześniej, no to powiedział, że jak on zaczął chodzić na siłownię, to z każdym chciał się na ulicy próbować. Tak. To są takie rzeczy zupełnie naturalne i powielane przez każdego. Przez każdego, tak. tak no. jest. Więc, Jestem to... chodzącą sprzecznością. No i ja uważam, że taką szczerą rozmowę właśnie mógłbyś odbyć tylko z, z tym kimś, kto byłby na tym samym poziomie, bądź wyżej od ciebie. Żeby mnie rozumiał. Tak, żeby mógł ci powiedzieć, no zobacz, stary, ale ja też miałem taki problem, tylko trzeba po prostu inaczej reagować. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że po tych sytuacjach znać kogoś, komu zaufasz. Bo może nawet to byłby świetny terapeuta. Ale teraz pomyśl sobie, że mówisz mu wszystko. No, nie ma szans. No. Nie ufam I, ludziom. I pomyśl sobie, że to potem jakimś cudem gdzieś wychodzi. Nie, nie ma szans, nie ma szans. Ja nikomu nie ufam. Nikomu. No. Nikomu. Dosłownie nikomu. Że też nie. No nie, no to jest osoba, która jest tak, jak zauważyłeś z naszej rozmowy, pod każdy, w każdym aspekcie jest jakby ponad skalą, nie traktuje mm. jej, jak mówię, nikomu, wszystkim, to, to ona, jest, ona jest tu, nie? To mm. jest ja, wiesz o co chodzi. Dlatego tak bardzo przeżywałem tamte chwile, przeżywam wszystko, co naprawdę, jak się coś dzieje złego, to. W w chuj to przeżywam. Ja to jest jedyna osoba, która potrafi mnie zbudować, która potrafi mi pomóc i która potrafiłaby mnie zniszczyć. No właśnie chciałem to dodać, że. Tak, jest... więc to więc ja nie traktuję, jak mówię wszyscy nikt, to żona jest poza tym, nie. A korzystaliście kiedyś z doradców PR-owych? Nie, nigdy, nigdy. Tam kiedyś był jakiś artykuł. Mieliśmy pewną dramę, w której pewien człowiek powiedział w ogóle, że nam opłacał agencję PR-ową, czy doradców PR-owych, tak dalej. Nigdy nie zapłaciliśmy złotówki, nigdy nie poprosiliśmy nikogo, by nam opłacił jakiś doradców PR-owych, by cokolwiek tam się działo, nie? Mhm. Nigdy. No chyba zresztą widać, kurwa. No, to właśnie chciałem zapytać, żeby nikomu nie, do, nie doradzać. <śleskujesz> że wszystko, co można było rozjebać, to rozjebali. E... <śleskujesz> A, a nie miałeś takiego, takiej chęci w ogóle na przykład pogadania z tymi ludźmi, z którymi się kumplowaliście, z tymi influencerami? Tak uczciwie, tak wiesz, tak, tak po prostu spotkać się? No, ale tam za dużo ich nie było. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli ma do czegoś dojść, to dojdzie. Mhm. Nie robię tego, że wychodzę z inicjatywą, bo po chuj. Już to jest za mną. Mhm. Ale też nie jest tak, że gdyby miało dojść do, do takiej sytuacji, to mówię nie, bo nie. Mhm. Po prostu u mnie musi wszystko wyjść tak naturalnie. Ja, ja wierzę w znaki takie mhm. jakieś, że gdy mam coś zaplanowane i w drodze do tego czegoś pojawia się coś niezależnego, nie chodzi mi o jakieś lenistwo mhm. czy brzydką pogodę, tylko coś niezależnego, co psuje mi ten plan lub daje mi do zrozumienia, że to może się obsunąć w czasie, to nigdy tego nie robię. I to okay. samo jest tutaj, nigdy nie robię na siłę spotkania, nigdy nie chcę wychodzić z inicjatywą, ale też nie jestem zamknięty na jakieś takie rozmowy, po, pojednania i tak dalej. No bo wydaje mi się, że to jest też taki kolejny znak już e, dorosłości, że to jest taki paraliż, w który wpadają wszyscy, bo nie wiedzą jak tu teraz wiesz, jak tu się teraz e, odnaleźć i, i to jest e, trudne, bo też powiedziałeś, że żałujesz, że niektóre osoby nazywałeś przyjaciółmi i, no, i to tak, jest duże tak, słowo tak, tak. i to widać, taki, to jest bije ból z tego słowa. Uh -huh. I to jest dla mnie takie takie trochę, wiesz, no byłeś dzieckiem. No, ale też, yy, widzisz, to jest kolejna rzecz z przeszłości, z której wyciągnąłem wnioski. Od tamtej no, ale pory... Wie, że nie, nikogo nie nazywasz, nikogo nie no, nazywasz. Właśnie, pierwszy. o to mi chodzi. No, ale to jest skrajność kolejna. No tak, że cię, przez jakiś innych ludzi, przez jakieś moje doświadczenia z innymi ludźmi, dziś kogoś, kto być może zasługuje na miano przyjaciela, nie nazwy przyjaciela, bo po prostu mam tak wpojane, wpojone do łba. Mhm. Nie jestem też zamknięty na to słowo. Ja ma marzę o tym, by znaleźć przyjaciela. Marzę o tym, by mieć przyjaciela, ale nie wierzę, że to się stanie. Zauważyłem przez tyle lat, przez to wszystko, co się dzieje w moim życiu, że jedynym przyjacielem jest moja babcia i mhm. moja Marita. Nie ma szans, by. Jak traktujesz przyjaciela? Przyjacielem traktujesz osobę, która cię rozumie, z którą możesz mhm. porozmawiać o wszystkim, która cię wysłucha, opierdoli, gdy trzeba, doradzi, pomoże, gdy będziesz na dnie, lub ściągnie cię, gdy będziesz chciał lecieć za wysoko. Mhm. Kto może dać Ci takie coś? Kto może. Ci, komu zaufasz, że chcę dla Ciebie dobrze? Niektórzy mogą nie rozumieć moich problemów, niektórzy nigdy nie byli w takiej sytuacji. Wiesz, zauważyłem, mam wielu wspaniałych znajomych. Zauważyłem jedną rzecz, że gdy na przykład wielokrotnie próbowałem i do mhm. dzisiaj z nim, to nie jest tak, że są przeszłością, mhm. do dzisiaj ich mam i ich, ich uwielbiam, kocham i tak dalej. Gdy chciałem opowiedzieć o jakichś tam swoich problemach yy, czy sytuacjach z, tych z internetu i tak dalej. No kurde. Pomimo miłości do nich na no pierdoligu, poty zazwyczaj, a co to za problem? A gdybym ja był na tym miejscu, wiesz, mhm. widzą tylko ten blask, nie widzą tego, co mówią, jak możesz mieć problem w sytuacji, w której ty się teraz znajdujesz, i tak dalej. Więc jeżeli moi bliscy znajomi, ukochani, nie rozumieją tej sytuacji, nie? Mhm. To kto zrozumie? No nikt. Mhm. Tylko babcia, która jest bezinteresowną osobą. Która mnie wychowała, która jest ze mną od zawsze, która ma dobre serce. I Marita, która nie dość, że jest moją żoną, przyjaciółką, wie wszystko, jak to żona, mm -hmm. to jeszcze jest osobą, która jest wyżej ode mnie w tym internecie, mm -hmm. która przeżyła więcej ode mnie, która była przede mną, gdy się poznaliśmy, która doszła do wszystkiego sama, która miała hejt, gdy mnie nie było, która miała hejt ze mną i tak dalej, i tak dalej. To jest jedyna osoba, której raz mogę wysłuchać, Tak jest prawda. No tak, no, to też duże, duże oparcie, ale y, dzisiaj jeszcze sobie dla oświeżenia oglądałem takie jedno Q&A, jak y, ktoś was pytał o wyjścia, czy jej nie brakuje babskich wyjść, tak. a tobie, tak, tobie tak, męskich. Tak, tak, tak. I to było dla mnie takie, że autentycznie tego słuchałem i, i było mi tak, mówię, kurde, jakby ktoś im zabrał, okej, okay, mają to wszystko, ale ktoś im zabrał taką najfajniejszą codzienność. Zresztą ona dużo mówi o tym, że ta popularność ją trochę, trochę martwi. Że to jest taka dziewczyna, która właśnie chciałaby iść do parku, napić się piwka i, i żeby to było takie zupełnie naturalne. I ty też mówisz, że ty też chciałbyś wyjść I, i Ja mam tak, że ja jestem w stanie to zrobić dziś, a Marita nie. Przez... Chociaż chcemy tego tak samo. Mhm. Przez te wszystkie sytuacje w przeszłości, które ją dotknęły. Wbrew pozorom, to jest naprawdę bardzo delikatna osoba, bardzo skromna, krucha która ma w sobie, w swoim sercu tyle drzask, że gdybyś chciał je powyciągać, to zajęło, prawdopodobnie zajmie ci to pół życia. Przez hejt, który mieliśmy, widzisz, no ona mnie uczyła tego luzu i jakby mam wrażenie czasami, że przekazała mi większość tego, co chciała mi dać z tych sytuacji takich złap luzu mhm. i ona ma ten luz, ale ma też swoją tarczę taką, że do dziś przez te komentarze, które czytała, przez wszystkie rzeczy, które czytała, które dostawała wiadomości itd. Chcąc, nie chcąc dalej uważa na niektóre rzeczy. Dalej mówi, widać, że brakuje jej takiego, takiej totalnej swobody. Mhm. Ma w głowie gdzieś te komentarze o jakimś wyglądzie, ma jakieś komentarze o tym, nie wiem, że ma coś krzywe, albo brzydkie, albo i dalej, dalej. Dziś właśnie to jest ciekawy temat. Dziś mamy ten body shaming, yy, piętnuje się po prostu poruszanie takich tematów, każdy jest piękny. Mm -hmm. Szanujmy się, jak ktoś skrytykuje kogoś z wyglądu, to ma przepierdolone, jak nie wiem, co. A gdybyś sobie cofnął komentarze, to, co przeżyła Marita w tamtych czasach mm -hmm. ze słów większości kobiet, jakie miała hejt, jakie miała miały, były takie profile. I na Instagramie, który miał po 100-120 tysięcy follow, mhm. które z każdego filmiku, z każdego story, z każdego zdjęcia zoomowały jej jakiś, nie wiem, że się schyla na filmiku, na vlogu i wystaje jej wałeczek. Pisały, co to za trenerka fitness, co to za ciało. Robili jej zooma, gdy się przeginała, i, po, i było widać, że po prostu jej pupa nie jest odstająca, mhm. bo wtedy była chuda, i tak dalej, i tak dalej. Pisali co za deska, jak co to za płaskodupie. Mówili, robili memy, że to naleśniki, a nie pośladki. I teraz wyobraź sobie, że dzisiaj dochodzi do takich sytuacji, nie? Mhm. No nie dojdzie. No no nie no ma nie szans. Nie. A ona to wszystko przeżyła i do dziś ma taką blokadę, właśnie dlatego nie, nie lubi wychodzić do ludzi, boi się takich, takiego totalnego, takiej totalnej swobody, ale też jej nie oczekuje, dlatego siedzi w domu. Dlatego lubimy siedzieć sami. No niestety. No nie no, wiesz, ona tam też mówiła o tym, że siedzi na 50 piętrze w tamtym momencie i patrzy sobie tak. po prostu na miasto z okna. No to jest trochę przygnębiające. No bardzo. Tak, jak sobie spojrzysz na to tak uczciwie, już wiesz, może ktoś o was mieć najgorsze zdanie, jakie może mieć. To jest jednak takie, że, że to jest bardzo duża jest to cena tego wszystkiego. No ale dlaczego? Wiesz, na znaczy, dlaczego? Jest, czasami jestem dumny z tego, że mam wrażenie, że przeżyliśmy wszystko, ale też chyba jako pierwsi, że wnieśliśmy taką typową Snapchatową parkę mhm. gdzieś na takie wyższe te biegi pro, portali plotkarskich. Takiego pierwszego hejtu, mhm. pierwszego, pierwszego takiego systemu, pierwszej sytuacji, w których system nas nie chciał zrozumieć, gdzie byliśmy nazywani pato, gdzie było po prostu no, hejt na nas, debile, głupki ze Snapchata, nic, nic nieznaczące, nieosiągające. Przeżyliśmy wszystko, wygląd mhm. nam krytykowali, sytuacje życiowe, wymyślali hejty, kłamstwa, chcieli nas zniszczyć, pisali do film, by nas yy, olały. Dzisiaj tego już nie ma. Dzisiaj stary, zobacz, że dzisiaj, popatrz co się odpierdala na świecie, w Polsce, mhm. w internecie. I albo coś trwa dwa dni, albo trzy, albo pięć. Albo się pogadają, porobią memy, jest beka i koniec. A my naprawdę przeżyliśmy wszystko, co, co, co było najgorsze, no. no ale wiesz, przetarliśmy też, szlaki, no. Wiesz, kto też dostało mocno po dupie na pewno te, te, teraz, jak no. fagata. Uważasz, że słusznie czy nie? Uważam, że to jest bardzo ciekawy temat do dyskusji, Brawo. ale to był naprawdę wpierdol. Yes. pierdol. Yy, tak, ale zaraz nagrała wywiad u nitry. No, widziałem, jak. ale dalej A ja na Twitterze. Tak? Y, jadą Okej, okay, no. bo ja nie, nie śledziłem tego, miałem tak dużo teraz rzeczy. I właśnie siedziałem nad podcastem z Tobą, z Winim, więc nawet nie sprawdzałem sobie tego, bo stwierdziłem, że chciałbym sobie mhm. pokorespondować z tym na spokojnie, bo ja tak zawsze sobie lubię zadawać Tak, ja lubię zadać sobie <laughs> pytania do tego, jak ktoś odpowiada. I ogólnie uważam, że bardzo dobry ruch, że właśnie tam uważam, że to jest dobry ruch, bo Nitro jest opiniotwórczy, moim zdaniem jest gościem, który w ogóle, znaczy nie wiem, jak prowadził tą rozmowę. No to właśnie, też... Prze... też nie oglądałem, widziałem ale... tylko jakieś tam tiktoki, ale... w których no, ale widać, wiem, że też że... chciał pokazać, że ma dystans do tego, że nie chce jej tam za bardzo pomóc i tak dalej. Był taki, wiesz, pół żartem, pół serio, nie? Mhm. Ale nie mówię tego negatywnie. No nie wiem, jak wyglądała rozmowa, więc się nie wypowiem, natomiast po komentarzach widzę, że i tak tam ma dalej przejebane, nie? No, więc to też jest taka osoba, która tak. na pewno dost... Została e, ostro po mordzie, a ja nie lubię się odnosić do sytuacji, kiedy właśnie nie mam takiej możliwości zapoznania się z nią w stu procentach. Znaczy u mnie była na podcaście Masza, więc w jakiś sposób e, e, trochę trochę o tym e, wiem. I, Ale wiesz, z fagacie nie spadły żadne współpracy. Z nie, z... nie spadły, ma właśnie też hejt za to, że ma tę współpracę. Nie chcę wnikać w ten temat, jakby mm -hmm. a, i tam kogoś no bronić. Nie, ale... Natomiast to, co mnie najbardziej fascynuje i dlaczego ten temat mi aż robi iskierkę wokół, to to, że nie wiem, czy zauważyłeś, jak to wyglądało. Była ta sytuacja. Pod, przez dwa dni ludzie sobie pogadali i koniec. Była cisza, stary. Naprawdę nikt o tym nie mówił, nie czytał, aż w końcu jakiś jeden influencer tam coś zrobił z tymi płatkami po chyba miesiącu, coś napluł na płatki, mm. czy coś takiego było i to poszło wiral. Ludzie zobaczyli, że to poszło wiral, że opłaca się ją hejtować i nagle, kurwa, wszyscy zaczęli na nią się rzucać. Ja nie mówię, czy to słuszne, czy nie, 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 nie chcę się wypowiadać, czy to co odjebała, czy wiesz, nie, nie, nie mm -hmm. o to mi chodzi. Chodzi mi o ten fenomen, jaki wyprawiło to, że gdy na początku był, ktoś zhejtował, ale to nie poszło w viral, mm -hmm. to ludzie sobie odpuścili. Ale gdy poszło w viral ten hejt, to ludzie się na to rzucili i podobną sytuację, wyobraź sobie, mieliśmy my kiedyś z naszą książką. Nie wiem, czy no, sobie jak, Tak, tak, w Paris Platino, w jak tak, Paris Tak, no, tak, to... identyczna sytuacja. Hejt mieliśmy zawsze, ale bucisza spokój, jakby gdy nagrał ten filmik, no to przecież poszła lawina. Plucia na książki, rozjeżdżania książek, strania, podcinania dupy książkami, wrzucania na śmietniki. No tak to działa niestety, mm. dlatego ja jestem ym, zafascynowany tą historią, bo widzę tam nasze takie przygody z kiedyś. Okej, okay. a jakby dzisiaj się wydarzyło to, co się wydarzyło wtedy, zakładając no, że dzisiaj by się nie wydarzyło, ale gdyby się miało wydarzyć? To chyba potrafilibyście się już zdystansować i mieć do tego dużo większe no spokój. Jak widzisz, wiesz co, no, jak widzisz, do dziś jesteśmy tam często krytykowani, czy coś się dzieje na grubszą, czy, na większą czy mniejszą skalę. Mam, mam też zatarg z niektórymi największymi youtuberami, jak sam wiesz, jakiś tam. Y więc codziennie z tym polikam, ale jakoś mam, szczerze, wyjebane mam. Nie wiem dlaczego. Nie negatywnie, mm -hmm. że mówcie, co chcecie, jestem królem życia. Nie, 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 nie. nie. Jakoś tak mam, że kurczę, no. Dopóki nie zrobię czegoś komuś źle, nie skrzywdzę kogoś, stwierdziłem sobie, że nie ma co się przejmować każdą krytyką, czy słuszną, czy memiczną, mm -hmm. czy taką dla beki, czy z nienawiści. Kurczę, no co to zmieni, nie? No nic, no nic, ale też po prostu czasami Ty jesteś magnesem. Na to, to ty już powiedziałem wcześniej, tak, że tak, tak. po prostu. Czasami mógłbym po prostu, no, inaczej się zachować. Ja ci już mówiłem tą moją sytuację, po, tą po prostu moją taktykę, że czasami trzeba od, kilka więcej oddechu, kilka więcej spokoju, popatrzeć na coś, popatrzeć sobie, a, a okej, okay, to chodzi o mnie, a nie o kogoś. No i jeżeli i... chodzi o sprawę w internecie, to mam to, tak jak ci też powiedziałem, no. że ta zasada, że czekam zawsze do rana, mhm. z odpowiedzią, A potem Marita mówi, a poczekaj jeszcze chwilę, tak wiesz, pod, pod chujka wiesz a poczekaj jeszcze chwilę, przemyśl, nie? I mi się już za dwa dni nie chce, ale na żywo to jest zupełnie innego. Na żywo nie mam czasu, żeby powiedzieć, dobra, czekaj tu, czekaj. Mhm. Ja wyjdę, wrócę za trzy godzinki i ci powiem. Co chcę powiedzieć? Albo ci nic nie powiem, nie? Tylko no, to jest impuls. No, ja jestem impulsywnym człowiekiem. Ja wiem, że jeszcze się z tym borykam. Ja staram się być, kurde, codziennie lepszym pod każdym względem, by nie krzywać. No, ale to siebie też bliskich. jest takie, wiesz, internetowe, bla, 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 tak. bla. To ta wychodzenie ze strefy komfortu, chcę się rozwijać, tak, szukam ale nie, ja. Nie mówię o, ja, nie mówię to, 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 ja mówię o. No. Ja mówię o samorozwoju. Ja mówię tylko o tym. że Ja wiem, że są. O inaczej. Ja siebie lubię, mhm. ale są cechy, są moje wady, które. Nie tylko przeszkadzają mi, bo właściwie mi najmniej przeszkadzają, ale przeszkadzają bliskim mm -hmm. lub otoczeniu. Rozumiesz co chodzi? Są zbędne po prostu, więc no jakbyś Najlepsze wyeliminować z siebie impulsywność, to byś. Był nijaki też. Nie, no ja. uważam, że tak. Ja ogólnie mogą cię obrażać od każdego, ale okay, nie jesteś głupi. Czyli mówisz nie, o im... nie jesteś głupi. Okay. Ty doskonale wiesz sobie, kiedy można by było wejść w zatarg i tak dalej, chodzi tylko o impulsywność. Chodzi ci o durną impulsywność, tak. głupią zbędną, Do masz Aha, nie znasz dobrej? Nie. Chodzi o to, że hmm. wiesz, ty wiedziałbyś, kogo kiedyś zaczepić, kiedyby coś ci się nie podobało, jakbyś miał wyrazić swoje zdanie. Eliminujesz tą impulsywność, która moim zdaniem. Czyli według ciebie impulsywność jest zawsze negatywna? No, jeżeli chodzi o takie sytuacje publiczne, no to jeszcze nie widziałem w twoim wykonaniu impulsywności, która woda <laughs> Ty, no, no, ty Kutasie! No naprawdę, to no, no, nie widziałem. <laughs> Lubię tego. się za to, naprawdę. Fajnie, fajnie. Lubię, no, no, bo, Nie, no bo jesteś mądrym gościem. Ja nawet widzę to, że dwa lata temu mówisz, że Fajm MA nigdy nie zaproponuje ci tyle kasy, ile byś chciał. I ja wiem, że ty w tą grę. Ty rzucasz rękawice. To nie jest tak, że ty sobie mówisz, że, a, że to jest tak spizdy, kompletnie. To nie jest spizdy. Właśnie to jest wyciągnięty wniosek z tego, że ty wiesz, że właśnie teraz sprowokowałeś do tego, że oni mówią: hm, taki jesteś i oni chcą z tą wygrać w tą grę. Oni chcą ci zapłacić tyle, że ty nie będziesz mógł tego odrzucić. A ty przyjmując, nie przegrywasz tej gry. To ty zacząłeś tą grę. Więc nie jesteś idiotą. Weźcie go stąd. No, nie. Za no, bardzo ale... mnie rozkminia. No, ale to po prostu. Nie, mi, cho ja wiem, mi, że mi chodzi, mi Chodzi o to, że. Dlatego ja uważam, że ta impulsywność jest kompletnie bez sensu. No, wiesz, co, i powoli mnie przekonujesz do tego argumentu. No. I dlatego ja ci to powiedziałem jeszcze przed rozmową, że gdybyś tam za tą aferę, za, aferę, za tą sytuację z Dubielem powiedział: Dobra, słuchajcie, wypiję hmm. dwa drinki za dużo, przepraszam. I ja wiesz, i nawet jeżeli to nie chciałeś tego, jeżeli nawet to nie było w twojej kwestii, to co, myślisz, że wszyscy robią wszystko, żeby było w ich kwestii? No właśnie, ale dlaczego chcesz, żeby był jak wszyscy? Ale ja nie chcę, żebyś o wszystko. dlaczego tego... chcesz, żebym powiedział to, czego nie chcę tak naprawdę powiedzieć? No, to ja ci mogę bardzo łatwo wytłumaczyć. No, ze, względu to, ze względu na to, że koniec końców było ci to kompletnie niepotrzebne. Zgadza się. No. Zgadza się. Ale się mieć niepotrzebne no, ale... rzeczy w domu? Nie, nie. I ja, widzisz, tu, ja, ty masz rację, ja mam rację. Chodzi mi o to, że y, zgadzam się. Już dzisiaj to powiedziałem mm -hmm. tutaj, że to było niepotrzebne. Zgadzam niepotrze się, teraz ja zrobię. Chodzi mi o to, że ja już tutaj na tym podcaście Powiedziałem wprost pierwszy raz, że to było zbędne, że to było niepotrzebne, głupie i to jest to, nad czym jeszcze pracuję i będę pracował mm -hmm. i to się więcej nie powtórzy. Ale nie poczuwam się do tego, by. Siadać i nagrywać filmik, który mi... Przepraszam, wypiłem no dwa nie, drinki nie, nie, za nie, dużo. Nie, 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 kompletnie Rozumiesz? nie. Kompletnie nie, nie, to... Tylko o to mi chodzi, że to zgadzam się z tobą, ale też. No nie, jakbyś nagrał tego kompleks, na siłę. Jakbyś jak, jak nagrał jakiś filmik, że, że siadam na no, kanapie, no, no, smutna bez, tak, muzyczka, tak, nie, no, to bez, sensu. bez makijażu bym nawet był. <laughs> no ale byś napisał tweet, wiecie co, przepraszam, e, Poniosłam mnie. No, ale ale po... uważasz, że powinien być do tego odpowiedni moment, tak jak tutaj. Hmm. Że tutaj powiedziałem to naturalnie, bez ściemy i chyba to widać, że tak, tak było, wiesz, a nie, że siadam i, i piszę to na siłę, bo ludzie chcą to usłyszeć, bo wypada albo coś na tym zyskam. No nie. A moi to... widzowie się już do tego przyzwyczaili, że kurde, no je, że coś, no, coś ja... odpierdoli się, to no faktycznie. Świetne przyzwyczajenie w ogóle. <świet> Ale też, że nigdy, nigdy raczej staram się nie ten, nie, nie... No, no nie kalkulować. Ja to, ja to jak najbardziej, jak najbardziej rozumiem, tylko po prostu patrzę na to, że właśnie, okej, okay, patrząc na to, że miałbyś 25 lat, kumałbym Tomasz 29, po prostu odcinasz się, mimo wszystko dubiel. Ja nie wiem, ile on ma lat, ale dla ciebie to mało lat. No, gościu, który zaczyna w tą grę. On, wiesz, ja, ja, i to też jest tak, że on chyba, on chyba mnie za bardzo nie lubi, bo ja kilka razy go tam poruszałem w tym, w tym podcaście, ale chodzi o to, że on zaczyna dopiero. Zobaczymy, czy on będzie też za 10 lat. I, i to, to o to chodzi. Że ty po prostu powinienś wykazać się tym takim. Okej. Okay. Machnąć ręką i, i na Powiem to. Tak. Gdybym, mia, gdybym miał wybór dziś: yy, mieć z kimkolwiek konflikt lub z nikim nie mieć, no to wybieram no, opcję ja bezkonfliktową. No. Więc to nie jest tak, że ja na siłę z kimś chcę konflikt, na siłę kogoś nie chcę przeprosić, i no Oj, ale... to jest, zaraz przejdziemy do tego genialnego gościa. Pura, ale nie, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze rozgrzewkowo to, co ci powiedziałem przed rozmową, że ja uważam tak samo, że ten Nitro bardzo za tobą stał i tak oglądał No, ten jestem film w szoku, Zetni. jestem pierwszy, pierwszy raz coś takiego słyszę, bo ja kojarzę to z tego, że właśnie od zawsze byłem przez niego jechany, więc jestem w mm, szoku. Nie, 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 to dwa lata temu był ten film, ja to sobie specjalnie oglądałem no. i tam było i sprawa właśnie, jeżeli chodzi o waszą fundację, tak, no. to wa bronił was, że to, że latacie pierwszą klasą, co w tym strasznego, nie, no, skoro no, jestem jesteście, w szoku. skoro że, że macie kasę i tam z tą, to był film właśnie, z, tam była lekcja jako dodana, więc tutaj, dlatego ja ci mówiłem, nie, że to jest jedyna rzecz, gdzie to jest gościu, który naprawdę moim zdaniem ocenia świat raczej bardzo krytycznie. Tak, tak, a... tak, ale ja pierwszy słyszę, pierwszy raz ja widzę, ci wyślę ten... nie, no z chęcią sobie przesłucham, wiesz, to nic nie zmieni, bo na przykład paradoksalnie, wiesz, ludzie myślą i ty też, że mam jakąś dużą spinę do niego, wbrew pozorom tak naprawdę, ja nie mam do niego spiny, uważam go za bardzo inteligentnego gościa, ja kumam jego humor, mhm. wiesz o co chodzi, że to nie jest tak, że ja jestem z tych, co mówią Jezu, jak on mógł tak powiedzieć, ja kumam tą konwencję, jedyna rzecz, która mi od zawsze... Mi się wydaje, że kiedyś to się przegięło, chyba w sytuacji, w której podsum zacząłem regular podsumowywać regularnie wszystkie kanały komentery. Mhm. Mówiłem, że to gnoje, żmije i że siedzą przed komputerkami i tylko komentują inne filmiki i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Wydaje mi się, że w tym momencie to był taki początek mojego jakby takiego, mojej rozłąki z Nitro. I... Okej, okay, ja nie znam na tyle aż tej takiego kręgosłupa tej całej relacji, ale no on ja te, właśnie... Staram się go teraz znaleźć, bo, no... ja, bo ja, ja mu tak naprawdę nic nie zrobiłem. On mi też nie. Mhm. I, I ja naprawdę uważam go na serio za w kuma tego gościa. No, nie, wiesz, ludzie mówią o, kretyn, no siedzi przy tym komputerem no wiesz, mogę się z nim nie zgadzać w wielu kwestiach, może mnie wkurzać wieloma rzeczami, no, ale gościu ma firmę, wiesz, dobrze prosperującą, dużo zarabia, ma za sobą ogromną społeczność, no, żaden głupek tego nie zrobi, rozumiesz? Mhm. No i widać szczególnie, że on to konsekwentnie powiększa, to jest bardzo, bardzo mocno imponujące. Ja mówię, ja po prostu miałem taki kontrast tego, jak jechał z tobą w niektórych tematach, a dwa lata, dwa lata wcześniej ja mówię, kurde, no to, to ten film jest chyba najbardziej korzystnym, szczerze powiedziawszy, i to jeszcze tak, bo to też trzeba mieć trochę jaja, żeby być osobą publiczną, gdzie jesteś, powiedzmy, krytykowany, żeby odnieść się i powiedzieć, nie... I on jeszcze tam użył takie sformułowania, że Wardęga trochę naciąga fakty. Mm -hmm. Że Wardęga gra tak jakby, żeby mu się to podobało. I to mm -hmm. też nie chodzi... I on to, on to tam mówi w tym filmie, więc no, to też nie jestem, jest takie... Nie, widzisz, no, jestem w, w pozytywnym szoku, że kiedykolwiek takie coś było. Szkoda, że tego nie widziałem, bo być może, wiesz, no taka jest prawda. Tak jest, jak ja widziałem na przykład 10 filmików, w których byłem krytykowany, mm -hmm. no to po prostu już nastawiasz się negatywnie do pewnej osoby. Wiesz, o co chodzi. No. Gdybym takie coś zobaczył wtedy i tak dalej, no to zupełnie inaczej bym miał nastawienie. No tak jest po prostu. No tak jest. No. Mm, a co będzie w twojej książ powiedzieć, że do trzydziestki to ją skończysz. O właśnie, dobrze, mi przypomniałeś, kurwa. Bo... <laughs> jeszcze nie zacząłem. Tak? To jeszcze nie zacząłeś? No zapomniałem w ogóle, że przypomniałem, do trzydziestki. Na no, szczęście mam już półtora roku. No w książce miało być to... Um, opisane wszystkie nasze te przygody mm -hmm. i wyjaśnione raz na zawsze. E wszystkie dramy. Mm -hmm. Wszystkie jakieś takie dziwne historie. Oczywiście jedna rzecz, w przeciwieństwie do niektórych, to na, na pewno nie chcę mieszać w to innych influencerów, którzy jakby nie były żadnym ważnym elementem w naszej przeszłości. Wiesz, o mm. co mi chodzi? Nawet jeżeli bym wyjaśniał jakieś tam dramy, czy ktoś, to nas pozaczepiał, to nawet nie chciałbym z imienia, nazwiska jechać, bo nauczyłem się też jednej rzeczy, że zamykam to za sobą. Wiesz, o co chodzi? Dlatego, jak dzisiaj też gadaliśmy o jakichś innych ludziach, czuję się niekomfortowo, bo kurwa strasznie tego nie lubię. Nie? Dzisiaj, zobacz, ja kiedyś rozmawiałem o kimś, z kimś o czymś takim, że. Co innego jest mówić na Insta Story, że na przykład dzisiaj bym zaczął gadać o kimś, to znaczy, że celowo go atakuję i chcę go zaatakować. Mm -hmm. Natomiast tu ktoś mi powiedział, że jak są jakieś podcasty czy wywiady, to to jest idealne miejsce, by komuś dojebać i zasłonić się tym, że po prostu byłeś to zapytany. Wiesz, co mi chodzi? Że to mm -hmm. nie jest tak, że ty wszyscy z nic nie A mimo wszystko, chociaż mogłem dzisiaj pociągnąć wiele tematów i chciałem w pewnych mm -hmm. momentach, to strasznie jakoś tak, jest to taki wewnątrz mnie taki nie lubię. Nie, nie, chcę, nie chcę kreować negatywnych emocji, a wiem, że w tych sytuacjach tylko negatywne emocje bym wykreował. Nie? No dobrze, ale zobacz, to jest. Yy, powiedziałeś tutaj świetną rzecz, że kiedy ktoś coś publikował, nie pytał ciebie o zdanie, no to myślisz, że twoi odbiorcy mieli tego świadomość, albo odbiorcy ogólnie mają tego świadomość? Nie wiem, no moi, może tak. Mamy tą grupę odbiorców, No dobrze, no, ale wasi odbiorcy raczej nie, nie tylko sami odbiorcami kanałów komentarzy, a to jest fajna, fajna informacja. Ja wiem o tym, no. Jakoś nie jestem jeszcze na to gotowy. Ja, Ale to nie, bo to nie chodzi o personalne atakowanie, bo tutaj ja nie mówię, ja tak, nie tak, patrzałem od ludzi. Bardziej o, o mnie, tak, no. że ja miałem coś powiedzieć na swój temat, się wybronić jakby. Nie, nie tak? wybronić, bo równie dobrze mogłeś powiedzieć. Nie, no wiesz co, w sumie, to przepraszam, no to tak byłem dzieciakiem, byłem, byłem, razy, byłem zapamiętajmy, by... zapamiętajmy, 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 Kilka razy ci po, powiedziałem przepraszam, czy? Powiedziałeś, tak? powiedziałeś yes, przepraszam, no. no. powiedziałeś przepraszam, Uf. i wiesz, tak samo rozmawialiśmy o syndromie Boga. Zobacz, to są ważne rzeczy, bo ludzie sobie czasami mogą nie zdawać sprawy. Ja, nad, ja też miałem taki moment, że te dzieciaki, które są tam influencerami, tak. Dość ostro tak to traktowałem. Potem zrozumiałem tak, no dobra, Dawid, zobaczmy tak. Zarabiają powiedzmy 50, 70, 80 tysięcy miesięcznie. Nie wiem, jak są facetami czy kobietami, to mają tak. tak wszyscy do nich piszą, wiesz, chcą się z nimi spotykać. Nie mają żadnych, w ogóle mają wszystkie drzwi otwarte. Mhm. Mogą iść wszędzie. No to co teraz, jak to się musi wydarzyć, żeby tam się nic nie zepsuło w głowie, nie? No bo też jak rozmawiałem z Kasprem Błońskim, no to on mi bardzo dużo otworzył, bardzo mocno otworzył głowę mhm. na temat tego, co taki młody człowiek może mieć w głowie, mając takie możliwości, dostając takie propozycje. nie, bo on jest akurat bardzo młody. No. Więc on, on wie, młody. co mówi. No. Mnie wtedy nikt nie pytał, ale nie powiedziałbym nic mądrego w tamtych czasach. No, ja, ja też... Gdybyś mnie zapytał. No nie, no, ja oglądałem, też nie chciałem sobie psuć głowy z waszym całym występem u Kuba Wojewódzkiego. I, I tam właśnie ten syndrom Bogat na mnie był najbardziej widoczny. Wow, brawo. No. To jest, jakbym miał wymienić dwie rzeczy, których w życiu żałuję to taki, ogólnie, bo generalnie to ten słynny cytat, niczego nie żałuje bla, bla, cenna lekcja, no tak jest, ale występu Kuby, nie ze względu na to, jak wypadłem, mm -hmm. tylko ze względu na to, że namówiłem na niego Maritę, że ją tam zaciągnąłem, że powiedziałem, że zadbam o to, by czuła się bezpiecznie, że na pewno sobie da radę. Marita była osobą, która od początku, aż do wejścia mówiła, nie, nie dam rady, nie, nie jestem gotowa, ja nic nie powiem, on mnie tam zajebie. Od początku do końca mówiła, aż teraz mam łezkę w jak sobie o tym przypominam, bo to ja ją tam zaciągnąłem Siłą. To była mm -hmm. jedyna rzecz, której żałuję, kurwa niesamowicie. Wciągnąłem ją tam, pamiętasz, jak tak trzymałem na niej rękę na kolanie, to był nasz sygnał, że jak położę rękę na, na kolanie, czy tam jak ona ruszy tą kolanem, mm -hmm. że to da mi znać, to zna mówiła, że mam przyjąć pałeczkę. I ludzie się do dzisiaj śmieją, że ja za nią odpowiadałem na pytania. Ale to był nasz znak, bo ona powiedziała: Ja tam nic nie odpowiem, że ona jest zestrana, zestresowana, nie jest przytyczona, ona się boi ludzi, ona jest hejtowana i tak dalej. Mm -hmm. Tak żałuję tego dnia, że ją tam zabrałem, że aż mi się płakać co, nie? No mówiła, się na to ciągle, kurwa i ja. No. Ona mówiła sama do tym Q&A, że kamera telewizyjna ją mocno paraliżuje, że ona chciałaby pójść do jakiegoś programu. Ale w do nie i... bo to był nasz początek, taka fala. Mówię Może nie być takiego momentu. Mówię Przecież damy radę, przecież jesteśmy zajebiści. Jeszcze mieliśmy wokół siebie otoczenie, które nam mówiło dacie radę, bądźcie sobą, pokażcie. Że... No bo ludzie nas kochali, mm -hmm. nasi widzowie. To wydawało się nam i naszemu otoczeniu, że wystarczy pokazać to tam. Ale no tak nie wyszło. Mm -hmm. I najlepsze jest to, że wychodząc z tamtego programu i ja i Marita i cały nasz management który mieliśmy i ekipa i przyjaciele. Wszyscy nam klaskali, mówili zajebisty występ, było fenomenalnie. A my nawet tego występu do końca ani razu w życiu nie obejrzeliśmy. No, to jest jedna rzecz, taka druga? najważniejsza. Druga to moja przygoda z jaszczurką. Mhm. Fakt faktem nie zakończyła się tak, jak mówią, co Marita pokazywała następnego dnia, bo ona tam straciła ogon i... bo one gubią ogon, jak są w jakichś tam sytuacjach. I nagrała tam jeszcze rano bez ogona, mm -hmm. ale to jest mało istotne. Dla mnie to było kurwa tak, tak żałosne, tak głupie, tak niepodobne do mnie dziś. Bo wiesz, to nie były negatywne emocje, że chciałem kurwa zabić szczurkę, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Tylko po prostu uważałem, że to jest taki upstryk, takie ten i nic się nie stanie, bo boję się tego to jebać, wiesz o co chodzi. Jeszcze Marita sama też fajnie mówi do dzisiaj, że jedną rzecz, którą żałuję, to to, że wtedy trzymała ten telefon i sama durna nagrywała. Ona tak mówi, nie? Mm -hmm. Jaka ja byłam durna. No, to, to jest ta rzecz, bo do dziś ciągnie się to za mną, ale mało kiedy mi to wypominają, wbrew pozorom, mm -hmm. w porównaniu do innych dram. A dla mnie to było najżałośniejsze rzecz, jaką już zrobiłem w życiu, jeżeli chodzi o mnie samego. No, ogólnie to dokumentowanie tak dużej ilości życia dzisiaj jest raczej stronicie od tego bardzo, bardzo tak, mocno. No, bo też mamy blokadę. No ludzie nasi widzowie za tym tęsknią. Oczywiście nie chodzi o takie przygody, mhm. ale no nie potrafimy się dalej przestawić. Mamy blokadę, że. Wiele razy niechcący się dojebaliśmy, albo ludzie wyciągali na siłę byle co, a miśmy tych relacji powiedzmy 10 tysięcy tygodniowo mm -hmm. i z dwóch coś wyciągali, i mamy taką blokadę, że ciągle się do nas przypieprzają. Ale to są dwie rzeczy, których żałuję jedynie autentycznie. Jeszczurka? Mm -hmm. To też nigdy nie przeprosiłem w ogóle. Nigdy. Nawet jak pamiętam, z paczki miałem syn Rąboga, i byłem pojebany. Dzień po tym, po tej sytuacji, pamiętam, jak dziś dostałem dużo hejtu, i w ogóle co mi rozwalało mózg. Połowa moich widzów mówiła, dobrze, też bym tak zrobił, że też się boję, nie, to nic złego, nie przejmuj się. Pamiętam, wziąłem telefon, siadłem na krawężniku na Dominikanie, po siłowni, czy przed siłownią, czy w trakcie wyszedłem jeszcze, z wyzywałem ludzi, że się do mnie przypierdają, że mówię, że to jakieś obrzydliwe gówno, coś tam, że brzydzę się tego, że. Przy... No, zjechałem jeszcze ludzi. Mm -hmm. nie? I to dziś, gdy na to patrzę, to mi się żygać chce, nie? Czuję autentycznie, aż w tym szoku, że tak płynie o tym mówię do ciebie, nie? Bo widocznie to we mnie się działo i nigdy wcześniej tego nie poruszałem, ale to jest tak obrzydliwa rzecz, nie? Taka sprzeczna ze mną dziś, mhm. gdzie tak zwierzęta ja kocham, mam, pomagam im, wiesz o co chodzi i to było takie dziwne, nie? Takie, co musiałem mieć w głowie? Co, co tam musiało się dziać wtedy, nie? No wiesz, z drugiej strony pomyśl sobie, że ten mały, gruby chłopiec, który był wytykany palcami w pewnym momencie, nagle jest gościem, który jest przystojny, spotyka się z bardzo popularną dziewczyną, ma właśnie nastredowane, ma od chuja pieniędzy, ma wszystko, o czym marzyli ludzie, którzy wytykali jego palcami. Jeździ na Dominikanę, no. bo też te czasy, kiedy... Czasy, no wiesz, to było 6 lat temu, ale tak to były te czasy, masa. gdy, gdy nie, Polacy nie latali tam zbyt często. Teraz to jest taki bardzo popularny kierunek, ale w tamtych czasach... To było coś, nie? Wtedy inflacja była mniejsza. <laughs> no, no ale więc... zobacz, nie, no bo chodzi mi po prostu o to. I wiesz, jak zagłębisz się w tą całą historię, przy, przyłożysz sobie do tego, co się dzieje dzisiaj, jak to wszystko e, wygląda, to naprawdę da się nabrać dystansu. I mówię tutaj, nie, nie chodzi o to, żeby teraz ci tutaj rozgrzeszać i mówić, że ty jesteś taki cudowny, tylko świat jest zupełnie inaczej skonstruowany. Rzeczywistość po prostu pokazała nam, że to wszystko na skalę tego, co wyprawia się dzisiaj, raczej wydaje się takim chichotem No, widzisz, te, te, teraz jakoś tak z ciebie to wyrzuciłem te dwie rzeczy i powiem ci, nawet nie masz pojęcia, jak mi jest lżej, nie? Że pierwszy raz publicznie powiedziałem, jak bardzo żałuję tych dwóch sytuacji, i teraz tak sobie zdałem sprawę, że być może wielokrotnie brakowało tego, by to powiedzieć wcześniej. Mm -hmm. No to co ja ci powiedziałem? Że moim zdaniem czasami wystarczyło tylko przepraszam i Nawet nie temat... nie mówimy o tym na siłę. Nie? No. Mówimy o takim, że ja już na przykład do tego dorosłem, do tego, co dzisiaj powiedziałem, no 3, 4, 2, 5 lat temu. Nie, mm -hmm. wtedy, wtedy mm -hmm. nie. Wtedy miałem to w dupie i Byłem królem życia. I jebać wszystkich, którzy mi się sprzeciwiają i mnie krytykują. Słusznie czy niesłusznie. Hejterzy, blok, blok, blok nara, nie? Mm -hmm. Ale już 3-4 lata temu wiedziałem to, co dziś. Mówiłem dwa, wiesz, tak mhm. dojrzale o, o tych tematach i wydaje mi się, że wystarczyło powiedzieć to nieco wcześniej, a nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. No, dzisiaj tu się czuję fenomenalnie po, te, te, po tych pięciu ostatnich minutach, nie? Mhm. A powiedz, a kto był tym twoim patronem? Bo to mnie, to mnie zastanawia. A nie chcę go mieszać, bo to będzie... T... A no co nie, <laughs> tak, Ludzie wiedzą. Naprawdę? Tak, tak, tak. tak. Okay. Będą wiedzieć. Będą wiedzieć, Miałem jedną osobę, którą traktowałem jak takiego ojca, że tak powiem. No właśnie, bo... ale to też osoba z show tak? Tak, no okej, okay. no bo to, to jest e, ciekawe w takim wypadku. Bo, to, bo to też bo mam się z nim kontakt, aczkolwiek też. W Kurwa, wygadam się. Ale razem z zakopem mieliśmy w trójkę dużą dramę, jakby, że tak powiem, w te znaczy dramę. Konflikt nasz mm -hmm. wewnętrzny. Odbył się wtedy we trzy osoby, że tak powiem, i się rozdzieliliśmy. Oni poszli we dwóch, ja zostałem sam i do nich miałem żal oni do mnie, i tak dalej. I z tą osobą już mam dzisiaj kontakt. Wyjaśniliśmy sobie to face to face mm. wiele razy i jakoś poszło do przodu. Zakopem jeszcze nie miałem okazji. Ale gdzieś już to chyba kiedyś mówiłem, że nie miałbym z tym problemu. To nie był dzisiaj o pierwszy raz chyba. Mm. Gdzieś w jakimś wywiadzie chyba mówiłem, że zapominam o tym, że, że przeszłość nie chce mi się o tym gadać, nie? I w ogóle najlepsze jest to, że to jest taka głupota, że Mosek. No, ja tak przypuszczam. Nie, no, tak też ci, też ci mówiłem, że dla mnie to tam... Dla mnie, jak już tak, wiesz, jesteś dorosły, patrzysz na ten świat już z oczami trochę mądrzejszego gościa, już po prostu sperma się uregulowała i nie, nie, nie burszuje między uszami, bo jednak często te męskie ego jest tak nabuzowane, zupełnie, zupełnie niepotrzebnie i nie dajemy sobie przestrzeni na to, że my możemy zrozumieć, że wiesz, bo ta sława, kasa, Powoduje to, że tutaj masz, że nie, nie mogę się mylić. Tak, tak. Inaczej nie byłbym tu, gdzie jestem. No. Inaczej nikt by nie dał mi tych pieniędzy. Sam mam. na to wszystko zapracowałem. Tak, tak, tak. tak. Nikt I... mi nie dał. Ja przeciwko chętnie. Jestem wyjątkowy. Tak, tak. No I... tak to działa, dokładnie tak to działa. No. I jeszcze wiesz, i ja to sobie tak to mnożyłem przez ten właśnie system tej siłowni, tego wszystkiego, to co buduję, jak to, jak to tworzy. I mówię, no, to dlatego tak to e, wygląda. A pokora przychodzi tylko i wyłącznie razem z porażkami. Tylko i wyłącznie. Dlatego jak mnie zapytałeś gdzieś nie pamiętam czy już w podcaście czy tuż przed co uważam właśnie na ten temat tych takich porażek no to, to nie jest płytkie gadanie. Dziś to rozumiem, mm -hmm. że żeby powiedzieć niektóre rzeczy, by zachować się zupełnie inaczej, po prostu najpierw trzeba być przejechanym, rozjechanym, potknąć się, upaść. To nie jest tak, wiesz co często ludzie mówią. Ja też chyba nawet tak kiedyś mm -hmm. mówiłem wiele razy, że ja tam uczę się na błędach innych, nie swoich, nie? Gówno prawda. Musisz to przeżyć, musisz, musisz coś przeżyć, by. E, mówimy o takich sytuacjach skrajnych, nie mm -hmm. mówimy o tym. No, jak ktoś mi powie, nie skacz z 11 piętra, to nie będę testował tego na sobie. Myślę, tylko że kiedyś byś sprawdził. Kiedyś byś powiedział, że ci skrzydła wyrastają. <laughs> Wtedy tak. Ale o takich prostych rzeczach, tak, trzeba to przeżyć. nie? I to no, jest... Tak, A kogo najbardziej zawiodłeś w swoim życiu? Zawiodłem? Mm -hmm. Odejdźmy już od Marite, jakbyś przypadkiem chciał uciekać z no, nie, nie, taką nie, nie, bezpieczną nie, no, ja Nawet nie miałem w głowie, bo raczej, raczej nigdy nie zawiodłem. Mm. Mm, kurwa, siebie? Nie, no to też jest za łatwe. No, powiem ci, no kogo mam się odpowiedzieć? No, no nie wiem, no może Mam jest. tylko babcię z takich bliskich osób. Mam Maritę. Mm -hmm. mm, nie mam osób, jakby... Kurde, no ale to, to, to zobacz, odpowiadając na to pytanie, kiedy odpowiadasz, że najbardziej zawiodłeś siebie, no okej, okay, no to jest e, fajne, ale przerażające jest to, że tak jest pusto dookoła. No właśnie. To nie chciałem tego powiedzieć, ale też mi się tak jakoś zrobiło, wiesz, sida tak mówię, tak mówisz, ale jak to nie, no, za proste. I tak czekasz, żebym wymienił kogoś jeszcze i tak mi się smutno zrobiło, bo mówię, kurwa, ale kogo nie? Nie no. mam, nie mam. I to nie jest tak, że wiesz, że ludzie są źli dookoła albo chujowi, albo coś takiego. Tylko właśnie ja sobie zdałem sp trochę sprawę z tego, że to ja też nie umiem być przyjacielem, nie. Mm -hmm. Ja to mam to inne zbyt. poczucie przyjaźni i ja wiem, że ja nie potrafię być przyjacielem i też wiem, że inni ludzie nie potrafią być przyjaciółmi względem tego, co ja oczekuję i uważam za słowo przyjaźń. O to mhm. mi chodzi. I to, to też jest chyba warte podkreślenia, że to jak mówimy o tych przyjaźni, że nie, nie rozumieją mnie i tak dalej, i tak dalej to mhm. jest jedno, ale drugie to uważam, że ja mam bardzo specyficzne poczucie przyjaźni i bardzo ciężko mi dogodzić pod tym względem i ja też nie daję mhm. tego samego w zamian, co chciałbym, żeby mi dawali. No ale to chyba przez to, że ty jesteś tak obudowanym gościem, że wszystko musi być idealnie, perfekcyjnie, dobrze i wtedy ciężko jest wymagać tego od drugiego człowieka, czego wymagasz od siebie. Mm -hmm. Bo to jest ogólnie najlepsza rzecz, kiedy odpuścisz innym ludziom, że zrozumiesz, że dobra. On się spóźni, bo on taki jest. Ja już nie wymagam od niego punktualności, bo po prostu to jest wkalkulowane, bo mi się wydaje, że przyjaźń to jest pewnego rodzaju miłość. I jeżeli kochasz swojego przyjaciela, to już go akceptujesz, bo wiesz, tak, że niektórych tak, rzeczy tak. nie wyplewisz. No, nie jesteś tego w stanie zrobić i ta miłość polega na tym, że nie kochasz go tylko za to, że zawsze będzie, jak ci pomoże, że on, on cię wysłucha, nawet jak się nie rozumie, to cię wysłucha, poklepie cię po ramieniu, powie: Stary, nie, Pi, nie, nie ma sensu, choćby do domu. Chyba. chyba problem, może nie dziś, ale w, w całej przeszłości mojej mm. styczności z przyjaźnią polegał na tym, że to ja zawsze byłem, gdy potrzebowano i to ja pomagałem, gdy trzeba było i to ja zawsze byłem oparciem, ale w drugą stronę raczej rzadko mogłem na to liczyć. Mm. I wydaje mi się, że wtedy takie coś się też zablokowało. No widać, że się zablokowało, no bo nawet o tym, o tym mówisz, że widać jaką ty masz potrzebę w ogóle bycia zrozumianym, to, to widać, to bije od razu z, z tej rozmowy. A z drugiej strony, ja na przykład mam tak, że mam, mam kumpla, który jest z mną bardzo długo i znaliśmy się przed tym, jak robiłem podcasty, pisałem książki. I on ja nawet nie oczekuję, żeby on wiedział, z czym ja się borykam. No bo wiem, że to nie jest jego świat, ale wiem, że on by zrobił wszystko, żeby ten świat zrozumieć. Mhm. I, I to mi wystarczy, że gdybym chciał, żeby ten, to on by wszystko zrobił, żeby móc mi pomóc. I to jest ta wartość, którą, którą w nim widzę. Nie? Więc to jest ważne, bo. Kiedy zatopimy się w smutku, to naprawdę łatwo się tam utopić, bo nagle pływamy tam sami w tym samym jeziorze tego smutku, bo koniec końców to jest smutek. To nigdy w samotności nie, nie odnajdzie się szczęścia, takiego tak. długoterminowego. Tak, że teoretycznie yy, lubię i kocham najbardziej, szanuję czas, już pomijając temat Marity mhm. ze sobą. Ale to też na długą, na długą metę nie jest właśnie fajne, tak jak mm -hmm. powiedziałeś, że no to nie jest, to nie pomoże na długą metę. No, I w, a jeszcze szczególnie, kiedy żyjesz w tym świecie ludzi popularnych, ten egocentryzm bije w jakiś sposób z, z każdego, strony. no właśnie, i z każdego, nie? To, to tak jest... Hmm. I to się robi ta pustka dookoła i to jest niebezpieczne. No, nawet właśnie to był taki wątek, gdzie mi się przewijał przez całą twoją e, instagramową i internetową postać, sobie. pierwsze co pomyślałem, to mówię, kurde, samotność. Mm -hmm. Samotność w dwójkę. Mm -hmm. Nic więcej. No, no, nic. Że największe pragnienie to jest to, przez co zostaliście trochę poparzeni, mm -hmm. czyli inni ludzie. I teoretycznie zawsze mówimy taką sprzeczność, że nienawidzimy innych ludzi. Dużo słowo. Ale też zawsze mówimy, że kochamy innych ludzi. I zastanawiam się zawsze, jak. Bo ja uważam, jak że kochacie w... do pewnego poziomu. Kochacie, jak są waszymi widzami, tak, i została ściana to, internetu? Może powiedziałem to w złej no. kolejności. Chodziło mi tylko o to, że kochamy i nienawidzimy jednocześnie. O, to by było idealne podsumowanie. I nie potrafiłbym ci odpowiedzieć, co uważam za kochamy ludzi. A co za nienawidzimy ludzi? Bo jakbyś się jakoś na, nigdy nad tym nie zastanawiałem, ale wiem, że tak jest i że chciałem to powiedzieć. I że z jednej strony nienawidzę takich, wiesz o co mi chodzi, mm -hmm. tych cech niektórych ludzi, ludzi ogólnie, a z drugiej strony pragnę ich, kocham, chciałbym, wiesz o co chodzi, być blisko. I dlatego wydaje mi się, że mamy taką dobrą relację z naszymi widzami. Wiesz o co mi chodzi? Mm -hmm. Że nigdy nie potrafi, nie, potrafi, nie pozwalaliśmy sobie no Tak głęboko w tą tak, relację. Tak. Ona jest taka zdrowa. Yy, wiesz, kurczę. Jest taka zd nie, zdrowa, bo jest, nie jest taka super bliska. No nie jest inwazyjna. Dokładnie, o, pięknie powiedziane. Nie jest inwazyjna i dlatego jest fajna, ale brakuje mi nam czegoś takiego, by być jeszcze bliżej ale boimy się, bo mamy jakiś uraz do ludzi, nie? Mhm. I to jest przejebane, nie? Dlatego na początku zapytałem o tę terapię, bo to mnie zastanawiało, czy ktoś nie chciał w tobie uwolnić tego, żebyś stwierdził, że wiesz co, czas zakopać pewne topory, dlatego trochę nawiązywałem wcześniej o tym, żeby, czy nie myślałeś o tym, żeby z kimś po prostu pogadać, z tym kimś, kto był, mhm. bo dla mnie, moim zdaniem, zajebiste by było to, gdybyś to skonfrontował z tym, co było, a z tym, co jest dzisiaj, bo to by było prawdziwe lustro tego, kim się stałeś. Jest takie doświadczenie psychologiczne, o którym ktoś mi ostatnio opowiadał, że musimy sobie zastanowić się, czy my widzimy siebie takimi samymi, jak widzą nas inni ludzie. Hmm. No. Nie, I... U mnie tak nie jest. Nie wiem, jaki z tego płynie wniosek. Ale chodzi o to, że fajnie byłoby zobaczyć, żeby ktoś taki ci powiedział, ty kurwa, zupełnie inny gość. No, to, to jest ciekawe, ale wszyscy tak mówią, gdy my spotkają. No dobrze, no. Jeszcze do nigdy nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że, że jestem takim, jakim mnie opisują. Wiesz, o co chodzi. Mm -hmm. Ale co chciałem powiedzieć, a nie chciałem ci przerywać, to, że naprawdę doceniam tą rozmowę. Fajnie, że ona jeszcze trwa. I powiem ci, że potrzebowałem jej w chuj. I powiem ci, że jestem zafascynowany tą rozmową. Czuję się dużo lepiej niż jak po wielu sesjach terapii, chociaż tak naprawdę nie dzieje się tu jakaś magia, ale czujesz tu, no oprócz tego, że gadaliśmy o innych ludziach, czego nie lubię, czujesz się naprawdę komfortowo i mam, czuję się lżejszy. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nawet ja teraz tak pomyślałem, że mi się uspokoił głos. Zdecydowanie, tak. Jakoś tak czuję się tu, że potrzebowałem powiedzieć niektóre rzeczy, nie? Wszedłeś na ten ton, co mówiłeś wcześniej, że mogłeś w takim tonie przepraszać. Dokładnie, dokładnie tak. Ale wiesz co, ja ci jeszcze tak powiem o tych innych ludziach, że gdybyśmy o to nie zahaczyli, to by było tak. Mm, nie zahaczyli o to. To tak jak był Marcin, Marcin albo drugi, Michał Żewłaków. I jakbyś nie zahaczył z nim wątku, tego wątku o, o tym, jak wjechał w autobus pod wpływem. Tak, 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 tak. No to są nie, no, takie no wiadomo, rzeczy, musisz. gdzie... Znaczy nawet nie chodzi o to, że musisz, ale ja uważam, że jest dużo rzeczy, których nigdy nigdy nie zostały powiedziane z drugiej strony i nie właśnie mi nie chodziło o o to, żeby cię bronić, tylko o to, żeby pokazać na przykład takie rzeczy, gdzie to były bardzo prozaiczne, tak jak historia właśnie chociażby z tym e, z tym Luką, tak? To on się luką no, nazywał. Tak, tak. tak. Więc wiesz, ale też mnie zaciekawiła jedna rzecz, bo powiedziałeś, że moim największym marzeniem jest zostać ojcem. Mhm. I Bardzo że to też jest... mówię, że do trzydziestki byłoby super. No Staramy się w sensie, żeby nasz plan wdrożył się w odpowiednim momencie. Nie, mhm. że staramy się już to robić. Mhm. Nie kłamie teraz. No to jest moje największe marzenie, nie? Tylko, że jest jedna rzecz. To, że mężczyzny marzeniem największym w danym momencie to jest, to jedno, ale kobieta musi być na to gotowa. Musi powiedzieć sobie jestem gotowa, by poświęcić swoje życie temu co najtrudniejsze. Mówmy się to kobiety mają, jakkolwiek to brzmi, ciężko w mhm. ciąży. To one mają przejebane. To one tracą pewien element moment mhm. życia swojego i różnie po nim bywa, jak wiesz. Niektórzy tak i różnie to przyjmują. Więc facetowi się fajnie mówi, marzę, marzę, marzę. Na początku powiem Ci szczerze, byłem, by, mieliśmy taki okres już trzy lata temu, czy cztery chciałem już no, mieć dziecko. ale ty w Dubaju, jak Marita robiła test, to ty byłeś przeszczęśliwy. szczęśliwy. Tak, że... tak. Ale zdałem sobie sp... ja zawsze tak wielokrotnie, nie chcę powiedzieć, pokłóciliśmy się, ale były takie, już negatywna energia się robiła z takich rozmów, że ja chciałem, a nie rozumiałem, dlaczego Marita mówi, jeszcze nie, jeszcze trochę i tak dalej. Wydawało mi się, że już odbierałem to tak negatywnie, że a nie chcę ze mną mieć dziecka, czy coś, czy o co tu chodzi. Przecież mhm. mamy status taki, że możemy sobie nie, nie kumałem tego. Dopiero jakoś rok temu czy półtora roku temu mieliśmy taką fajną rozmowę e, wieczorną, że tak mm. powiem, fajną, piątkową, taką jak najbardziej kochamy we dwójkę. I tak zrozumiałem, powiedziała o co chodzi i uszanowałem tego i zrozumiałem wtedy większość kobiet, o co chodzi w takich momentach. Gdy mm. wiem, że mnie kocha, że wiem, że nic nie stoi na przeszkodzie, a mimo wszystko jeszcze muszę troszkę poczekać. Więc nie wiem, czy to się spełni, czy to będzie do 30. -tki. Mam nadzieję, że nikt nie nie będzie mi wyciągał tego jako kłamstwo. Dziecko no będzie, nie, gdy no będzie go... tego przyciągać. No, no, ale kłamstwo. różnie bywa u mnie <laughs> z, no, nie, z no, nie, no. Ale no, to jest największe moje marzenie. No, to to będzie dzień, który kurwa no, największy. No ty powiedziałeś, że byłbyś w stanie dostosować się w całości do dziecka. Nie no, my mamy też takie postanowienie, że na przykład gdy Maryta tylko wyjdzie, test ciążowy, to przez 9 miesięcy nigdzie, no może nie mam kolegów, kurwa, niestety, ale bo nie będę wychodził z kolegami, nie będzie w domu nawet kropi alkoholu samemu, czy piwka yy, i tak dalej, w samych wyjazdów w samotności, że o, dobra, jadę sobie gdzieś tam mecz, czy coś. Nie, jakkolwiek to choro brzmi. Chorze, chorze. Chorą, chorsze. Y, Takie mam fajne postanowienie. To chyba też pokazuje, jak wiele dla mnie znaczy taka chwila. I Marita do dziś nie może w to wierzyć, nie? Mówi, mm -hmm. no jasne, jasne, na pewno być może. A ja mówię, nawet nie musisz się namawiać, kobieto. Ja będę codziennie głaskał, to całował, czekał, aż to może coś mnie kopnie. No nie wiem, nie wiem, dlaczego jest we mnie taka fascynacja dziecka. Może chciałbym dać to, czego ja nie miałem. No właśnie, też nad tym się zastanawiałem, nie? Bo to jest coś takiego, że wtedy możesz rozpłynąć się w marzeniach, czego nigdy nie dostałeś. I to są takie rzeczy, które. Poprawić to to, co były wszystkie miszczone. deficyty. Mhm. Po prostu w pozytywny sposób, oczywiście. To, wiesz, co był u mnie Małach i zresztą będziesz publikowany tak. w ten sam dzień, co Małach i, i Wini I Małach właśnie o tym opowiadał, że on, on przestał pić, bo on jak pił, to właśnie mu odpierdalało mhm. i on nie znał umiaru i przestał pić, bo on stwierdził. Że on chce, żeby jego dziecko urodziło się i żyło bez tej zbroi, którą on musiał ubrać. Żeby, żeby żyć no. teoretycznie normalnie. No, tak. A on mówił, że on chce, żeby jego dzieci były już zupełnie, zupełnie inne, żeby nie miało tych deficytów. Bra ja braku. miałem taki swój epizod właśnie gadajmy o problemach. Nigdy nie miałem problemu, ale miałem taki okres, że bardzo często mieliśmy tak, że do kolacji pojawiało się winko, powiedzmy przez nawet prawie, że no mogą nam było powiedzieć co, codziennie przez. Nie, że libacje, nie, że ktoś był mm. najebany, tylko winko. A w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, po co i że to może doprowadzić do czegoś złego przez naszą mm -hmm. przeszłość domową i tak dalej. I stwierdziliśmy sobie, że to zdecydowanie dużo bardziej ukrócimy i powiem ci, niczego nam nie brakuje w życiu. Gdy jest imprezka, to sobie imprezujemy. Gdy trzeba napić się piwka, to się napijemy. Ale ograniczyliśmy to, co zbędne i na siłę, mm -hmm. że tak powiem, żeby to nie stało się rutyną. Też przygotowując się po to, że nie chcemy popełniać błędów niektórych, nie? Mm -hmm. No, bezpiecznie. No, ale to widzę, że ten temat taty jest ciekawy e, u ciebie. Jakim ty chciałbyś być tatą? Może po prostu być. Właśnie o to chodzi. Widzisz, nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, nie? Tak bardzo chcę być tatą, a nie potrafiłbym ci powiedzieć, jakim tatą. Wiem, że będę najlepszym tatą. Dla, aż za dobrym, być może, no, wiesz co chodzi. Też się zawsze śmiejemy, że wiemy już, jak to będzie wyglądało, że to Marita będzie tą, co będzie opierdalać. Jesteśmy przekonani. A ja tym, co będzie rozpieszczał. Nie wiem dlaczego, bo wiesz, ja nie miałem złego dzieciństwa no na początku, miałeś. zanim tam niektóre rzeczy się spierdoliły w No, domu, nie? po dziadku, no. Tak, wszystko się popsuło. Ale tak to miałem wszystko, co chciałem, czego chciałem, a może też właśnie niekoniecznie, może miałem tylko te materialne. Może miałeś, właśnie, może miałeś tak, że po prostu materialne miały zastąpić cię miałem, emocjonalne. Miałem. Tak, tak, no. Też widzisz, się do tego doszedłem, kurwa, no. no sesja terapeutyczna. No, wyski kilka. kilka... No, ale wiesz co, wydaje mi się, że to są takie fajne tematy poruszane, że wiele osób może powiedzieć, że też im to pomoże, jak się czegoś takiego słucha. Wiesz no, co? No, na pewno no, to, to jest akurat to są wiadomości, które bardzo często dostaję po, po takich rozmowach. Nie? Że ludzie widzą, że ktoś jest taki sam jak oni, tylko że na przykład ma duży profil na Instagramie. Bo jak i, sobie, ale też nie przez ten duży profil na Instagramie nie mówi o tym codziennie. no nie, nie, no, Albo nie jasne, się nie. boi powiedzieć. Nie no, boi tak się, jak ja. bo zazwyczaj Lub jest dużo, wiesz, no, stajesz się nagi w jakiś I sposób. Mówienie o swoich słabościach. No, ale zobacz, ja uważam, że te słabości stworzyły twoją siłę, bo gdybyś nie, nie, do, nie przeżył tego, co przeżyłeś, tej takiej sinusoidy emocjonalnej już jako dziecko, nie? No to zobacz, to pytanie, czy byłbyś dzisiaj sobą? Nie. No, no oczywiście, że nie. To jest bardzo, bardzo a proste. W, no, powiedziałem tak o tych słabościach, bo tak jak powiedziałeś, no, nagle się okazuje, że jesteś nagi, więc to jest jakaś pewnego rodzaju słabość, ale paradoksalnie to, to jest, jest największa, największa siła. To, to, to jest, jest największa siła. Tak. U mnie nag jest nadal imponujący. A to już teraz to rozumiem, dlaczego zagrałbyś w filmie, ale chciałeś celu seksu? Nie, nie, ja mam, ja mam zakaz takich rzeczy, bo tak się ale wbrew pozorom, to gdyby jakieś wideo wypłynęło, to nie mielibyśmy się czegoś wstydzić. Już nawet rozkminialiśmy, że najgorsze co może być, tak jak rozmawiałem z tą wcześniej, by jeszcze bardziej zaszukować społeczeństwo, to musiałbym kogoś chyba potrącić, mhm. odpukać i to się nigdy oczywiście nie stanie, oczywiście. Albo gdyby wyszła jakaś nasz, nasz jakiś filmik, ale wtedy powiedzieliśmy, a tylko byśmy zyskali, więc... Na pewno nie wypłynie, nie, nie, wierz mnie tutaj, nie, nie, co żaden plan, ale gdyby tak było, a różnie bywa, to na pewno by nam to nie zaszkodziło. O mój Boże, o mój Boże, dlatego wy nie nagrywacie regularnie na YouTube, bo karty pamięci są ciągle pełne. No byś, no nie no, w sumie no, no. pomidor. Faktycznie czerwony się zrobiłeś. Powiedziałeś coś bardzo istotnego, co też mi się wydaje, że mocno definiuje tą twoją osobowość, że zawsze musisz mieć cel. A mi się wydaje, że zawsze musisz mieć cel przez to, żeby nie myśleć za dużo. 30 vlogów w 30 dni, piosenka, 10 piosenek w miesiąc, 10 teledysków. I chęć udowadniania komuś czegoś. I komu ty to udowadniasz, poza sobą? Wydaje mi się, że ludziom, którzy zawsze mówili mi, że Jestem beznadziejny, albo chujowy, albo że no, mam fajn znikąd. <słyskawek> Zdałem się z tego sprawę też niedawno, nie? że to nie było. Ja tak, ja kocham cel, bo każdy, kto uprawiał jakoś sport, po coś to robił, oprócz mhm. tego, że chciałem pokazać, że jestem teraz maczem, a nie grubaskiem, czy zaleczyć jakieś swoje pseudokompleksy, ukrycie. Mhm. Wiadomo, nie mówimy już o takich aspektach, ale kocham mieć cel, nie? Mhm. Lubię mieć cel, lubię za czymś gonić, lubię do czegoś dążyć. Teraz mam 26 swój największy projekt, 26 sierpnia, największy projekt swój taki będę ruszał. Mhm. I jestem najszczęśliwszy od miesiąca. Bo ciągle się tym zajmuję, ciągle jestem zajęty. I tak z jednej strony nie mam czasu myśleć, siedzieć w mm -hmm. domu i nie, i nie mieć głupich pomysłów, ale z drugiej strony wiem, że dążę do czegoś, że zrobię coś grubego, i, i to też jest teraz złe, co powiem, że nie mogę się doczekać reakcji ludzi. I to jest złe. Marita mi to też tłumaczy, mm -hmm. bo co mi z tej reakcji ludzi? Jaka ona może być? Znając, patrząc na to, że jestem Danielem Majewskim, to cokolwiek bym nie odjebał, czy nie zrobił, czy nie stworzył, czy nie wyczarował, to ja już wiem, jaka będzie większość. No nie, reakcji. ale zobacz. Odwróć myślenie, bo to no. moim zdaniem myślenie jest takie, nie chodzi mi o to, że myślenie teraz przyciąga, tylko odwróć myślenie i powiem sobie, że nie, no, zrobię dobrą robotę, no to, to o tym mówię. Tylko... No to, ale nie, nie myśl o tym, jaka będzie właśnie no, ta reakcja. nie, nie. właśnie chodzi o to, że chciałem, że oprócz tego, że mam swój cel, to moim problemem było zawsze to, że chciałem coś udowadzić, ludziom. Mm -hmm. I nawet dziś tak nie jest, bo ja wiem, jaka by była reakcja, że się już nie nastawiam na mm -hmm. dobrą reakcję, na złą reakcję. Okay. Oczywiście ona mnie interesuje, ale w ogóle nie ma wpływu na to, co robię. Kumasz? Właśnie mm -hmm. chciałem odbić, że kiedyś tak było, teraz tak okay, nie jest. Dobrze, I że Marita mi nawet mówi, że to nie miałoby sensu, bo byłoby jak zawsze. Nie? Mm -hmm. No Ty mówiłeś o tym nawet w takim jednym odniesieniu, że e, powiedzmy, leciała chyba jakaś twoja piosenka i. Jeszcze ktoś nie skończył jej słuchać, bo była dopiero premiera, a już miała 27 łapów. Podobnie z naszą książką. No, że po prostu tylko za, za zasady, że. To oczywiście. zostawić że... łapkę w dół i wypierdalam przysłowowe. Eee, ludzie tak piszą komentarze. Łapka w dół i spierdalam. Ale z książką naszą było tak samo, nie? Premiera powiedzmy. Książka już wisiała na Empiku, ale nie można było jej kupić, albo była przed sprzedaż, ale jeszcze nie było wysyłki. Mm -hmm. A ona już miała 1,2 gwiazdki w ocenach i 150 ocen, że i komentarze, że czytałam najgorsza, czytałam beznadziejną, no, no, ale z ręką na sercuniki jeszcze nie mógł kupić, nie? Mm -hmm. No to, to nam wtedy też pokazało. No wielokrotnie nam było przykro, o czym to też za, nigdy nie, o, nie, nie mówiliśmy. To jest, y, otwiera to drzwi, że druga musi być lepsza. dwa <laughs> <grymina> 2.0. <grymina> <grymina> Lubisz swoją urodzinę? <grymina> Którą? W sensie jak... Co? Urodziny swoje, po prostu jako dzień. Urodziny? No. Hmm. Nie, nie wiem. Nie jest tak, że nie, bo jestem coraz starszy, nie, mm -hmm. nie. Ale też kiedyś dużo bardziej obchodziłem, dużo huczniej, dużo bardziej na nie czekałem, a dziś jest jakoś tak kurwa. Nie wiem, nie umiem ci na no to odpowiedzieć. No nie, no tam. bo ja też czytałem o tym, że pierwszy raz w mariocie, jak miałeś rodzinę, to tak. pomyślałeś, że zaczynacie błądzić. Tak, brawo. I, no i, i Super. właśnie to strona... Nie wiem skąd to wyciągasz, ale. Tak, to pamiętam, bo właśnie jak przed chwilą pytałeś tu rodzinę, to nie mhm. powiedziałem nie wiem. Bo przypomniałem sobie te, te urodziny, gdy tam wydałem bardzo dużo pieniędzy, bez sensu. Zaprosiłem takich znajomych, żeby chyba, nie wiem, przyciągnąć ich, kupić ich czy coś. Nie wiem, no nie, nie mam, mam jakiś tak. Dziś lubię swoje urodziny, mhm. ale nie, nie, nie są dla mnie sensacją ani czymś złym, ani czymś dobrym. Mhm. Masz, co chodzi? Lubię a jeśli a mam je. sobie przypomnieć jakieś najbardziej huczne urodziny, jakie zrobiłem w życiu, to kojarzą mi się negatywnie. Dlatego zapytałem. Powiedziałem, okay. że, że na pewno, bo to może być jedyny dzień refleksji. Tak, tak. No jeszcze urodziny, no i Sylwester często jest dla mnie takim momentem refleksji. Ale nie dlatego, że znowu, o jest ale zmiana, nowy no. rok, i ja nie. Tylko jakoś tak kurczę, zawsze jakoś takie jest u mnie wrzucił refleksyjnie, nie wiem dlaczego. Wiesz, jak teraz powiedziałeś o tym kupnie tych, tych znajomych, to też pomyślałem sobie o tym, że patrząc na to, jak, jak, jak patrzysz na siebie, jaką na tą. Przemiany, to jest słowo klucz, to patrząc nawet na tych ludzi, można sobie pomyśleć i mieć taki duży dystans do tego, a może też ja tam dupy, nie, że można otwierać sobie tą rozmową, można otworzyć sobie dużo furtek w głowie. Tak, bo to, to dużo pokazałeś tutaj, że to nie jest tak, że zawsze szedłeś z wypiętą klatą, i wiesz, i opa, i to ja wszystko za was przyjmowałem, tylko może po prostu. Czasami jest tak, że wystarczył pretekst, ale pretekst wystarczył ze względu na jakieś ze względu inne podstawy, nie? I, I to jest dla mnie takie refleksyjne. No wiadomo, że nie będziemy tutaj, wiesz, publicznie rozmawiali o jakichś tam rzeczach, które są wielopłaszczyznowe i bardzo mocno schowane pod kamuflażem internetowym, to... ale, ale jesteś dla mnie osobą naprawdę zastanawiającą i... I w jakiś sposób na pewno pokrzywdzoną, ale to te też jest tak, że prowokowałeś często. Tak, tak. tak, tak. No nie, no, jeżeli chodzi o pierwszą część naszej kariery, no to, to tam nigdy nie mam za złe ludziom krytyki. Uważam, że na za nią zasługiwałem i to ja byłem tym, co zawsze robił, prawie że zawsze źle. Mhm. Dopiero potem już mam jakieś takie mieszane uczucia, i dopiero dziś mogę powiedzieć, że w wielu sytuacjach było coś niesprawiedliwie potraktowane w naszą stronę. Ale też nie jest tak, że ja się nad tym użalam, bo gdyby tak było, to bym nagrywał o tym ciągle filmiki i, i wspominał te rzeczy a jeszcze się do żadnych z tych, tych sytuacji nie odniosłem. Mm -hmm. Mogę tylko powiedzieć, że czuję się nie dość, że nierozumiany, to jeszcze niesprawiedliwie traktowany w wielu aspektach, które najbardziej nas skrzywdziły. Chodzi mi o takie, nie takie, że ktoś nie rozumie, że ja mam tatuaż i, mówię, i mam to w piździe, ale chodzi o takie rzeczy, które niszczą nam, mm -hmm. i niszczyły życie, już nawet nie mówię o wizerunku, ale ciągną się za nami, są te komentarze, rodzina je czyta, yy, siostry, te czytają, wszyscy czytają i i ciągnie się to za nami i uważam, że to jest niesprawiedliwość, bo wiem jak było i wtedy tak mi jest przykro czasami, nie, że chciałbym już to mieć za sobą, ale z drugiej strony nie, że nie chcę tego na siłę wyjaśniać znowu, mhm. będzie na odpowiedni moment, nie jest mi to potrzebne. Nie wiem, jakoś tak. Zobacz, kropla drąży skałę, bo mocno jednak się otworzyłeś i dużo powiedziałeś, a początkowo jednak tam były, były trochę e, hamulce do tego wszystkiego, aż przechodząc na taki wątek bardziej rozrywkowy, to kiedy wychodzi ten numer z tdf um, Po... Nie wiem, czy na koniec sierpnia, albo początek września. Okej, okay, czyli... Tak, bo z tego mam go. premierę czegoś swojego w takiej dużej rzeczy. I akurat tak się złożyło, że kończymy ten kawałek, ale nie chcę go wypuszczać przed. Bo ta rozmowa byłaby sprzeczna z tym, co tam nagraliśmy. No, ja przypuszczam, bo on tam mówił, że to będzie Biały Kieł, będzie alter ego. No, alter ego, wiesz, to też jest zabawne. Ludzie nie rozumieją, że to jest alter ego. Myślą, że ja jestem seniorem El Majo i też za to dostaję tak po I mówię, no, jestem czasami w szoku, że wszystko trzeba niestety w dzisiejszych czasach tłumaczyć, zanim się coś powie. To jest takim żartem, że zanim go powiesz, musisz. Wytłumaczyć, o co w tym żarcie chodzi, żeby nikt się nie poczuł urażony. I to samo mam do z Mają, że przypinają mi łatkę tego, tego alterego, że to tym ja, że tak naprawdę to jara mnie to wszystko i jaki jestem skurwysyn i narkobos i tak dalej. No ale nie? zobacz, ale to się też łatwo do tego dokleja, bo jeden, to też że poczucia humoru nie musi rozumieć każdy, to wiadomo, nie? No bo, ale to, to, to tam abstrahujesz od tego, ale jak mówisz, że dla kogoś, jak ktoś się do ciebie skurwysynem, jesteś dziesięć bardziej razy skurwysynem, rozumiesz, tak, że tak. ludzie po prostu łakną tego. To jest nawet na tej zasadzie, jak ty dzisiaj mówiłeś o tym, że nie chcesz wypowiadać się na kogoś, żeby tam, wiesz, nie kręcić tego wszystkiego, to jest tak samo, jakbyś mógł nie mówić tych rzeczy... I zupełnie nikt by nie miał tej podstawki wtedy wtedy mógłby tak, mogę myśleć, tak. Że... Ja, to, ja to wszystko kumam, to jest takie... Dlatego wiem, że firmy pr nie było. <laughs> no, ale czy to nie jest tak najpiękniejsze w no, nas? No nie, no jest, ale... Cho... Znaczy wiesz, tak najpiękniejsze i... opinię. Na, Na, czy to nie, nie jest takie pseudo-romantyczne? takie. No, nie, no, pseudo -romantyczne, no, takie... No, to jest tak, że dzieciaki dostały, dostały zabawkę yy, i się bawiły. Lepiej, gorzej. Po prostu. No i tyle. No ja na to tak patrzę. W ogóle wiesz, e, myślę, że jeżeli będzie tam jakaś, e, wiesz, reakcja, tam to, co ty mówisz, rzeczywista ta rzecz i tak dalej, trzeba mocno dokręcić, dużo siły masz, e, to wiesz, to tam dla mnie dzieci dzieciaki dostały, sprawdzam, czy mikrofon działa, dzieciaki dostały zabawkę i, i się pogubiły. Zupełnie naturalna rzecz. To mówię ci, Dzwini dzisiaj mi to dokładnie powiedział. Wydziwisz się? No ja mówię, kompletnie nie. nie. Więc ja na to patrzę tylko i wyłącznie w taki sposób. Niech każdy, jakby każdy miał taką możliwość dostania tak dużych pieniędzy, tak dużej popularności. Wiesz, co to by się działo z tym światem? Ja wiem, ja wiem, ja, wiem, ja to widzę. Nie? No i, i tu, tu ja nawet mówię, to nie chodzi o to, czy to jest dobre, czy to jest złe. I żeby... Tylko tak jest. Tak jest, tak po prostu jest i, i naprawdę chciałbym poznać dzieciaka, któremu by nie odpierdoliło od czegoś takiego. I no Serio, serio, szczególnie, że gdy wy zaczynaliście robić tą karierę, to wydaje mi się, że było jeszcze mało tak popularnych osób. No, a mi się wydaje, że nie mówimy o celebrytach, piosenkarzach, tylko o takich influencerach mm. i nie o blogerkach modowych. O, powiem tak, byli celebryci, sportowcy, piosenkarze, zaczęły być blogerki modowe, mm. było 4 czy 5 takich znanych, w tym Marita. Jessica, Maf, Tamara, yy, Marita, nie wiem, ktoś jeszcze, nie chce tam z, mm -hmm. nie tam nie pamiętam po prostu, były popularne, a potem my zaczęliśmy być tą parą snapchatową, instagramową, która zaczęła przenosić, tak jak ci powiedziałem wcześniej, wszystko na te takie dramy, pudelki, że w ogóle kogokolwiek zainteresował, co ktoś, jakiś chłopak z, z Wrocławia, co nie ma, mm -hmm. coś ćwiczy, nagle coś odpierdala i pisze o tym pudelek, nie, na przykład. I wydaje mi się, że my to tak jakby wnieśliśmy na tamte... No Nie. też mi się tak wydaje i to, to, akurat, to akurat prawda, że tym internetowym światem trochę, trochę zaczęliście, zaczęliście... Dlatego rekomorzyć. też czasami uważam, tak skarży się czasami na tę niesprawiedliwość, ale z drugiej strony całkowicie rozumiem, że my przeżyliśmy to, bo byliśmy w niektórych rzeczach pierwsi. Pierwszy raz szokowaliśmy czymś, pierwszy raz zrobiliśmy jakąś dramę, że jakieś były przeprosiny snapchatowe, coś nagrywane. Pierwszy raz mieliśmy to, że nagrywaliśmy wszystko, co się da, bo nikt wcześniej tego nie robił i wiele razy spierdoliliśmy przez to i nikt nie był przyzwyczajony i to wszystko, wszystkich szokowało. Wiele razy sprzedaliśmy swoją prywatność, gdzie nikt wcześniej tego nie robił, mhm. wiesz o co mi chodzi i dostawaliśmy za to wszystko dużo bardziej niż dzisiaj ludzie dostają, chociaż robią to samo, bo już wszyscy po prostu się do tego przyzwyczaili, nie? Mhm. I dlatego uważam, że no, narzekam na tą niesprawiedliwość, ale... ale ja uważam, że przez to, że byliście pierwsi, to też, e, przez to, że byliście pierwsi, przez to, że to było tak duże, przez to może być też tak, że to was scementowało z show-biznesem, że zawsze w nim będzie. To jest na zasadzie Michała Wiśniewskiego. Kurde, fajnie to powiedziałeś, bo też, wiesz, takie mamy czasami takie obserwacje, że tak będzie właśnie. No, to, to wydaje mi się zupełnie e, zupełnie naturalne. A tak już abstrahując i przechodząc na lżejsze, e, rzeczy, ty jesteś kibicem Manchesteru? Nie, Barcelony jesteś kibicem. To, to, to oczywiście, no Manchester, to chyba no tu nie przyszedł. Właśnie chciałem, bo chciałem... Się. A wczoraj, to się, to się. tylko śmieje. się akurat widziałem z Jurasem i, i on jest fanem Manchesteru, to wie fajnie ci widzieć. Raz. No, ja bym tak smuczuj. miał z komórkę, mortem zeście pożartował, nie. Aczkolwiek no, sytuacja Barcelony zaczyna być ciekawa. Dopiero teraz. Mhm. Natomiast no, w zeszłym roku i dwa lata temu, no to miałem podobną minę do Jurasa, pewnie dziś. No nie, nie dziwię się ile lewandowski strzeli bramak? Powyżej 20. 20-25, myślę. A nie, to no, 25 to już no, w zeszłym sezonie chyba z tego, co wiem najwięcej, było 14, tak mi się wydaje, w Barcelonie i to był najsłabszy wynik od bardzo, bardzo, to bardzo dawna. Tak? tak, od bardzo dawna, chyba od 60 lat jakiś i W ogóle piłkarz, który był królem strzelców w Barcelonie, mm -hmm. miał tak mało y, bramek, więc... Będzie dobry sezon, będzie dobry. Jest rynek transferowy zawładnięty, to po prostu co zrobili... Ten Bernardo Silva by się przydał. No będzie chyba. No tak? i teraz szukają e, obrońcy lewego, żeby Albe w końcu ściągnąć, bo to co gra to jest... Dramat, chociaż jest legendą klubu, no to już powinien tam być na awersji bardziej, bo on oddycha rękawami po 30 minutach, nie? No, ta była dobra tiki, taka swojego czasu. A masz jeszcze jakieś takie inne zainteresowania, o których ludzie mogą nie wiedzieć? Może <grym> zaraz tylko piłka nożna, Marita, ten Heineken w tym basenie. I... <grym> <grym> nie, wiesz co? Kurde, lubię robić, lubię robić rzeczy. Nie mm. mam e, kurwa to nie mam. Nie mam lubię robić rzeczy, lubię żyć. Życie to moje mm. hobby, ale takie życie, na które często nie mogę sobie pozwolić, lub jeszcze nie poznałem tego. Gdybyś mnie zapytał, czy dziś żyję, powiedziałbym, że czasami. Chociaż mam cudowne życie, ale przez pryzmat jako życie, życie to jeszcze dążę do tego, by moje życie było życiem. To mm -hmm. jeszcze nie jest to. Okej. Okay żeby Twoje życie było życiem, w jakiej, no bo bardzo często moje życie obecnie jest. Ja, chodzi o to, że ja mam cudowne życie, żeby ktoś nie odebrał tego, że czegoś mi brakuje lub na coś narzekam. Chodzi o to, że gdybyś mnie zapytał, jakie jest Twoje wymarzone życie, czyli życie mm -hmm. takie, no, to że wiem, tak, ładnie rozumiem. rozumiem. O, o to mi chodziło. Mm -hmm. To to jeszcze mi do tego troszkę brakuje, bo dziś czasami mam tak, że po prostu przez problemów pracy i dążenia z jakimś celem, przysłowiową marchewką, to jest jeszcze czasami przeżycie. Mm -hmm. A chciałbym mieć taki etap, już w pewnym momencie, że pas i od teraz żyję. No ale mm -hmm. to pewnie będzie na starość, widzę to swoimi oczami. Będę już siwy, będę miał dziary, Marita będzie dobrą dupą, będę miał dzieci, a moje dzieci będą miały już swoje dzieci i nie będą mieszkać z nami, a ja będę na Dominikanie w domku z Maritą cały rok. Ewentualnie będę zmieniał miejsce, gdy będzie pora deszczowa. Plaża, wino, muzyka, baciata, reggaeton, język hiszpański, dużo seksu, wina słońca szumfal, nic więcej. To, to jest moje wymarzone zakończenie. I życia. będziecie oglądali te filmy z tej karty pamięci. <grym> nie vlogi, nie? <grym> nie? Nie, nie, nie. nie. nie, nie. kiedyś nie pomylił w tych gdzie <grym> dzieciom będę pokazał, A jakie vlogi kiedyś kręciliśmy. <grym> tak, jakbyś pomylił i, i montażyście... montażyście <grym> A wiesz, ile razy... A dobra, myślę, że to się sprzedaje, kurwa. No, ale miałem kilka razy takie zagoski, że mówię, gdzieś co, oddaj mi tą kartę, muszę coś jeszcze sprawdzić, coś, ale no... Naszemu montażyście, kamerzyście, kazałem kupić wszystkie nowe karty, bo z tego co wiem, to się nawet da odzyskiwać niektóre rzeczy z kart, więc e, wszystko kwestia, e, jaki format się robi. Bo raz nagrałem podcast i przypadkiem e, go sformatowałem kartę, na której był ten. No pod... ja też tak zrobiłem na Seszelach, ale kupiłem program, za który zapłaciłem chyba 800 e, złotych tak tak tak, 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 tak. I odzyskał mi wszystko z tej karty, więc stwierdziłem, dziękuję. A to to widzisz... było gdzieś na YouTubie. Jakbyśmy na Seszelach, nagrywałem, że o, straciliśmy cały materiał, ale tam wydałem dużo pieniędzy i. Tak, ja w ogóle mogę ci powiedzieć, że ja z waszymi vlogami byłem na bieżąco, szczególnie jak byliście w Stanach, bo ja nie za bardzo lubię podróżować, ale zawsze mówię Patrycji, że ja już tam byłem, bo ja to sobie obejrzałem, tu obejrzałem sobie z Keszem, tu obejrzałem sobie z Majewskimi tu zobaczyłem, to tak. ja mówię, ja już tam byłem, ja już tam gdzie nie, nigdy nie, to, co nie ja jechać. A jeszcze do tego życia. To też jest coś takiego, co ludzie sobie raczej nie zdają sprawy, że też miałem takie dwa dni, to u mnie jest bardzo dużo dwa dni wolnego i poszedłem z kimś na kawę. Pojechałem sobie na Skłosza, bo kurde, w tym życiu da się żyć. Tak, dokładnie. O takich rzeczach mówię, O takim nieudawanym ludzie. No, znaczy wiesz, że po prostu masz czas, tak, nie? Bo, czas. bo czas to jest. Rozmawiałem z, no, z kimś, kto był bogaty i pamiętam, że powiedziałem do niego taką rzecz. Mówię sobie, bo ty jesteś najbardziej biedny w czas. Tak, dokładnie. No. Szczególnie ci ludzie tak mają. No. A ty jesteś szczęśliwy? Mm, no, przy takiej rozmowie? To ja, jak myślisz, jak ludzie zareagują na tą rozmowę? Mm, nie wiem. Dlaczego nie wiesz, ale to ja ci mogę powiedzieć, jak zareagują. No, to się już boję, kurwa. Nie, nie. Powiedzą tak. Pokazał e, się od serduszka strony, bo dużo od serduszka pokazałeś. Bo przecież jak mówiliśmy o tym ojcostwie, to aż ci łezka poleciała, to widać. I ogólnie jak się od razu człowiekowi zmienia wyraz twarzy, jak mówi o czymś, o czym nie jest w stanie mówić. A szczególnie, że ty jesteś gościem, który... Zaczęliśmy od tego rozmowy. Ja wiedziałem, jak tą rozmowę poprowadzę i dlaczego zacząłem od tego, że dużo wdusisz w sobie, bo widać, że w sobie dużo dusisz, dużo tych też negatywnych emocji, które po prostu czasami... Wybuchną. No, tak. Po prostu mają ujście tego wszystkiego i... Wydaje mi się, że dla ciebie zawsze wszystko, co dotkniesz, to jakbyś dotykał słońca, ono zawsze będzie ci się wydawało zimne, bo już dotknąłeś. I, i to jesteś gdzieś takim gościem, którego trzeba zrozumieć. Wiesz, jest kilka takich osób, które, którym nie wystarczy 5 minut, żeby się zareklamować najlepiej, a w takim świecie, w którym ty się poruszasz, no to często dostajesz 5 minut i to jest tyle, ile masz szansę się pokazać. Moim zdaniem właśnie wychodzenie i pokazywanie, siebie z każdej strony, bo to tak jak powiedzieliśmy, nie jesteś idealny, masz rzeczy, które, które odpalają i dlatego zapytałem o tych ludzi, bo ja uważam, że tam są rzeczy, gdzie po prostu można było to rozegrać 100 razy się. lepiej i to nawet nie chodzi o marketing. To chodzi Zachowanie. o to, że, tak, że, że nawet po prostu jest lepiej wychowany. No właśnie chodzi mi o to, że marketing, dlatego jest tak oburzałem, jak mówiłeś o tych. A może tu przepraszam, ten, bo ja to odbierałem na początku twoje słowa w kwestii marketingu. Nie, a ja to... mam szczerze, tak jak ci już chyba zdążyłem no. udowodnić, barnej to ostatnia rzecz, żebym coś zrobił pod marketing, jakby. Aczkolwiek jestem mistrzem sprzedawania, że tak powiem. Ale nie w, tym, nie w tej kwestii. Mhm. Jak mówiłem ci, że chciałbym coś zmienić, poprawić, przeprosić, to mówiłem to pod względem takiej ludzkiego zachowania kultury, czegoś, co no właśnie, to, zbędne, to jest potrzebne, zbędne. Czegoś, co uważam, że jak na przykład Mam taki urywek, mhm. to nie jestem dumny, wkurwiony, tylko jest mi tak trochę wstyd, no. że to wiem, że to nie jestem ja. Wiesz co mi chodzi? Mhm. Znasz takie uczucie? Że jak oglądasz taki urywek, na przykład z czegoś, mówisz, ja pierdolę weź to wyłącz. Ale gdybym był dumny, gdybym to, gdyby to był ja, gdyby to było szczere, takie jak. Chciałbym dziś to też mm -hmm. zrobić, to bym się tego nie wstydził. To bym nie mówił wyłącz, tylko bym mówił, no bo tak, bo to, bo tamto, pewny siebie bym był pod tym względem, co widzę tam mm -hmm. na jakimś materiale. A tak nie jest. To po prostu jest chwila, eksplozja, boom. No tak. Moja impulsywność do tego dwa drinki nie zawsze. Bo to no, w ja no, sytuacji. Przestań, nie, ale... na tą wagę dwa drinki, co za żart w ogóle. <laughs> Na wodzie sportowym byłem byłem złączony. E... No, tą też... wagę dwa drinki. Ja, tu, buł, tu był człowiek. Ja go bardzo pozdrawiam. E, ale nie. To czysto, że robili studio. No. Słuchaj, on wy... ja mu powiedziałam tak: ja mu dla żartach powiedziałam, że wszystko, co w lodówce, jest twoje, nie? Aha. Okay. Obontowali to od 16 do 11 dzisiaj. I tak, wypił całą flaszkę Jacka sam, bo go kolano bolało, to jest. I wypił do tego siedem koronek. Właśnie, okej, okay, wiem o co ci chodzi, teraz zrozumiałem, to powiem tak, ja jestem nie do przepicia, nie? jeżeli chodzi ogólnie mm -hmm. o. Naprawdę mało kto potrafi wytrzymać tyle co ja i jeszcze dobrze wyglądać po takiej dobrej imprezie. Mm -hmm. Natomiast wtedy autentycznie, kurwa, wypiłem mało, a byłem no, zmęczony, byłem, czułem lufę. A normalnie z tym nie do, naprawdę nie dałbyś rady, mi się wydaje, wiesz, powiem ci szczerze. Znaczy ja na pewno, bo ja piję maksymalnie jedno piwko no, i dziękuję. No, to, to fajnie, ale no, tak, gdy ktoś mówi, że jest dobry zawodnik, to siada i szybko wysłać ci sparing z partnera tego, którego nie, widziałem dzisiaj. ja też nie dzisiaj, uważam, e... to jest właśnie, ja, ja tak nie, nie robię zawodów, tak sobie no. żartuję trochę, ale no wtedy autentycznie byłem, e, wiesz, miałem łówkę ale taką po małej ilości alkoholu, nie? To mogę ci też jeszcze powiedzieć, tylko że rozsądny człowiek na delikatnej lufce e, raczej nie idzie i nie mówi niczego publicznie. To już ustaliliśmy. A po się zgadzam z tym dokładnie. Bo już i tak zmierzamy do końca. Tak, tak. E, nie masz wrażenia, że takie programy, jakbyś poszedł gdzieś tam telewizyjnie, a na pewno dostajecie propozycję. Zresztą e, Maritą wieła w ogóle Google, ona chciałaś do Google Boxa, tak? To, no, no, do, do, to ja tego nie potrafiłem zrozumieć. Nie, ja też mi. nie, ale no, to, jest, to jest dla mnie paradoks, nie? Ale no tak, chciałabym. No. No, że taki program na przykład też moim zdaniem, dookoła Ciebie mógłby zbudować coś fajnego. No, nie wiem. Jakbyś był na lekach uspokajający. <laughs> nie, no, chyba nie jest tak źle. No, no kurde. nie jest tak źle, ale już muszę sobie pochecheszkować z Wiem, się. wiem. Ale, ale nie, nie chciałbyś iść na przykład do jakiegoś programu? Masz jakieś zajawki? Bo ja w ogóle wiesz, jak był Juras w tańcu z gwiazdami. A zejść do Nie, to No takiego czegoś nie chciałbym. czego ja, chciałbyś? No jak ja miałbym pokazać tam siebie? To wygląda to, to samo, co Fame ma. No dlatego się pytam, bo to nie, faim, to, to nie poduje mojej postaci, to nie pokazałoby mnie, to... No ale Ameryka Express już tak, nie? Bo tam już tam dużo chyba, bardziej, no. bo tam wychodzi prawdziwa twarz. Uważam. To chuj nie idź. <laughs> Daniel, dość. Daniel, już, już, już wystarczy. Nie ale... nie, ale tak, no poważnie ci mówię. No że kurwa, ja... czwarty raz zaczynasz poważnie. Nie, nie, no. W sensie takim, że fajne. To mogło być fajna rzecz, jakbyś taką... No, kiedyś mieliśmy propozycję, nie pamiętam dlaczego nie doszło do tego, ale za małe pieniądze. Uważam, że. A nawet nie pamiętam jakie były, ale Nie, chyba nie chodziło o pieniądze, ale. Marita chyba nie była gotowa, z tego co mi się wydaje, mm -hmm. że to jest takie... A bo razem mieliście tam. Tak, tak, że coś pamiętam, że mówiła, właśnie to był ten okres taki tuż po tych hejtach, mówiła, mm -hmm. no tak, już będę, jak mnie tu ciągle zoomują zdjęcia, hejtują, już będę pokazywać się od takiej najbardziej naturalnej strony, pierdolę ten hejt i tak dalej. Chyba dlatego, ale Ameryka Express to był program, który najbardziej pokazał prawdziwą mm -hmm. twarz człowieka. Oczywiście montaż robi swoje, wycinają ci to, co chcą wyciąć, bo to jest cała doba powiedzmy, mm -hmm. nie? Ale no tak, tam no jest. Nie masz na... no, no mhm. Ale to jest, wiesz, twoja reakcja na stres, twoja reakcja na złość, mhm. brud, smród, i tam wychodzi prawdziwa twarz. I myślę, że w takich warunkach to bym raczej zaskoczył pozytywnie, aczkolwiek nie wiem. No nie, dlatego, dlatego moim zdaniem to byłby fajny pobywek. No dobra, już kończąc ostatnie pytanie. Największy jednorazowy deal. Ale za. Nie liczymy fajmu, nie? No, jeżeli to jest największy, to liczyłem. No nie, no bo chodzi o to, że jednorazowy to jest za podpisaną umowę, czy za, czy za miesiąc? Jednorazowy. Nie, za podpisaną umowę, no przecież. Czyli roczne, powiedzmy, mm -hmm. tak? No dużo. Tak, ja się nie spodziewałem. <laughs> No dużo, dużo. To nie jest tak, że ja nie, nie, no nie, no nie no, Bo się... ostatnio te pytania na Instagramie tak odpaliłeś, że no tak, o... tak, no to to, to... że ja mi koktajl mołotowa. Mo mo no to, to, to tam z tamtych można dużo wywnioskować, bo to jak zauważyłeś z tych pytań na QA, to nie jest tak właśnie, że unikam odpowiedzi hmm. albo że bo, boję się, bo ludzie mówią, wolę nie mówić o pieniądzach. To tak, to tak nie jest, nie? No dobra, no nie ma co tu ściemniać, no. Około miliona tam rocznie wyszło, za mój. Mhm. No tak, tak, wiadomo, bo to tam jednak. Tak, a no Marita ma dużo większe. Marita to Marita, Tak, to jest zupełnie, to jest fenomen, to jest, nie, nie wiem tego nawet. A z kim zawalczysz na tym fejmie? Yy, nie wiem jeszcze. Długo nic... strasznie, nie? tak jest, yy... Im dłużej to trwa, tym mniejszą zajawkę na to mam, ale to też nie wynika ani z winy Fame'u, ani mojej. Teraz akurat wyszły jakieś tam problemy zdrowotne, o których nie chcę gadać, mm -hmm. ale też przeciwnik, który jest mi oferowany nie jest dla mnie interesujący no to by ciężko znać przeciwnika no, bo byłby iść... jeden dla którego się godziłem podpisując umowę ale niestety na razie go nie ma I... i który byłby jedynym rozsądnym zestawieniem a tak to po prostu ciężko mi go znaleźć aczkolwiek w internecie jest opinia że ja wszystkich odrzucam a to jest gówno prawda bo zgodziłem się na wszystkich na wszystkich, tylko albo im potem coś nie pasowało, albo po prostu fame innych nie propu Na przykład jak ktoś mnie wyzywa w necie do walki, a ja nie odpowiadam na to, to nie jest, mhm. że ja odrzucam, tylko fame nawet mi tego nie przedstawia, bo uważa, że jeżeli ja z kimś walczę, to musi być to zasięgowa walka, mhm. bo ja mam podpisane walki wieczoru, więc no, ja nie, nie mogę nie. walczyć z jakimś ogórkiem tak internetowym, tylko z jakąś grubą postacią, no i albo jest gruba, a ich nie jest sporo, mhm. Albo nie chce się ze mną bić i tak dalej. No, ja wszyscy, na wszystkich się zgodziłem, kogo mi zaproponował. Już nawet mam, jeżeli zacznę walczyć, mhm. to już mam nawet kolejność na 3- czy cztery walki podpisaną. W sensie nie podpisaną, mhm. tylko zaproponowaną. No i, ale będą gadać w internecie, że ja wszystkich odrzucam, że wiesz, uważam się za lepszego i nic, wszystko mi nie pasuje. No to jest kłamstwem, nie? No, ja, wiesz, niezależnie od tego, co w internecie było, to po prostu wydawało mi się, że jest mało osób e, twoich gabarytów. No, jak przeczytałem, że miałeś tam zrzucić 25 kg, to 27. By, 27, to wiesz co, chciałem się ciebie zapytać, czy to jest waga, którą mniej więcej miałeś w Stanach na początku, bo tam byłeś ch bardzo chudy. no, bo to było po depresji. No, tam byłeś bardzo chudy. Widzisz, to też łatwo poznać, czy ktoś miał ci, czy był w depresji, czy nie, No, tam byłeś mega szczupły. No, to tam, no, 80, tak, 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 tak. Ta, ta. 83 ważyłem? Jakoś no, tak. A teraz ważyłem wow. w tym, tym Prime 113-112, teraz mam około 99, cały czas sobie trzymam, więcej na razie nie chcę, tak, do 93 zajdę naturalnie i, i potem zobaczymy. Hmm. Ale wiesz co, nie mam jakiegoś takiego. Zeszło e, chyba, nie? Ciśnienie. Tak, tak. I pamiętaj też to, co powiedziałeś na początku, sytuacja była zupełnie inna. No, tak. Ja nie, no nie pomałem z tym, że wiesz, dajcie mi pieniądze, to podpiszę. Ja, to było, no nie wszystko. Ale sytuacja tamta w... mhm. ciężka, to kolejny chyba dowód na to, że musiała być ciężka, że podpisałem to wiesz, dosłownie z dnia na dzień. No tak, no ty zadzwoniłeś, że ma przyjechać do Warszawy, podpisaliście to tak, w hotelu, tak, właśnie w Warszawie, tak dalej. I poszliście do klubu. Tak, to odprowadziłem właściwie Wojtka do klubu. Bo nie chciałem tam być, bo no, bo... no i on sam sobie został i się bawił. Mhm. No, to widzisz, dobrnęliśmy do końca. Bardzo ci dziękuję. Ja też dziękuję. Naprawdę fajna rozmowa i będę polecał, gdy ktoś będzie się zastanawiał, czy do ciebie przyjść. Wiadomo, że są osoby i osoby, nie, ale ja nie, się nie. czuję naprawdę dzisiaj y, super. I wychodzę stąd. Na początku byłem taki, mówię, kurwa, będziemy, będziemy tylko o kimś gadać, ja tego tak nie lubię, a druga połowa no, była dla mnie fantastyczna i super się czuję. Hmm, wiesz co, mogę ci też powiedzieć, że zazwyczaj jest tak, że... Rozkręcasz? No, bo to, nie, bo to się człowiek rozkręca. Po hmm. prostu wtedy, kiedy masz przeczucie, że ja o tobie coś wiem, Możesz to, wjechać sobie głębiej, tak? No no to po prostu widać, że ja ci zadaję czasami podobne pytania, w różnej kolejności. Tak, tak, tak. No, że że do tego wrócę, bo widzę, że mówisz tutaj i to otwiera inne drzwi, no bo to, to jest ta zasada, nie? No wiadomo przecież, że było logiczne, że jak nie będę się ciebie pytał o przyjaciół, to nie zacznę od tego, czy ty czujesz się samotny, bo to pytanie brzmi jaka, tak. Mhm. No. Nie? Teraz to dopiero tak no. No. A wtedy, kiedy ta rozmowa nabiera, nabiera tempa i, i wiesz, i czujemy się jeden i drugi w niej czuje się komfortowo. I to jest tak, że nie gadamy tylko o poważnych rzeczach, że czasami sobie zażartujemy tak, zamiast, tak. to... Jest dużo Nie, no, Naprawdę no, jestem się. w pozytywnym szoku. Wiesz, ja słuchałem kilku twoich y, y, podcastów. Tylko, że z reguły z poważnymi ludźmi, więc tam nie było. były czasami ostry, więc wiedziałem czegoś się spodziewać. się. No nie... nie to zawsze miść, to kochanie. Nie, nie aha, no, tak, niechamski, tylko właśnie potrafisz zadawać fajne, ciekawe pytania. O to mi chodzi ostry, że mi też zadałeś kilka takich ostrych pytań, jeśli można tak to nazwać. Mhm. W sensie, że nie gadasz o tym, a opowiedz mi o swojej przyszłej książce. O, a wiesz, czy tylko jedzenie jesteś dzióbków, tylko potrafisz zadać fajne pytanie. No i jestem pozytywnie zaskoczony, więc niby, niby wiedziałem, czegoś się spodziewać, ale. Bez wchodzenia ci w dupę. Tu, tu nie ma montażu, więc nie robię tego, no, żebyś to, to widział najlepsze. Jestem pozytywnie zaskoczony, naprawdę. Ale fajnie. coś Ale chyba Marita słucha podcastów, bo ja. A, mi... przepraszam! Maritka, Maritka obiecałem mi, że ją pozdrawię, żeby nie było, potem ci pokażę. Powiedziała, pozwól mi na wizji. dałem jej haha, a ona nie ma żadnego haha. Więc Maritka, kochanie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Na koniec, żebyś oglądała i słuchała do końca. No właśnie, ja też pozdrawiam i zapraszam. Ja z nią rozmawiałem, ona powiedziała, że na słowa wywiada, ja powiedziałem, że spokojnie, ja pociągnę. No. <laughs> Także, także ten. Ale jak jest kącik pozdrowień, to ja mam taką, do pozdrowienia taką panią Gosię, która jest świetną kobietą. Ostatnio sobie wymyśliłem w sobotę, że jadę jednak na festiwal, ale musiałem do napisać do kogoś o bilet i pani Gosia. Całe, chwilę, czyli całe serduszko, tak, pani Gosia. Jest. Super, to już mamy dwóch słuchaczy. Ty myślisz, tak. pani Gosi, że tak, pozdrowienia tak, są tak, gdzieś tak. tam na końcu? ja mhm. Maricie, to już dwie osoby. ja, mówię, ja też odsłucham. Teraz zastanawiałem się, e, czy pani że Gosia, gosia ma skóra. na pewno. Na mnie pani Gosia, bo ja mam problem z wywiadami. Nie! <laughs> <laughs> Jakąś Gosia na pewno kiedyś poznałeś. <laughs> tak, wydaje mi się, so, że chodziłem z jedną do klasy. Dobra, no. super. Dziękuję. Dziękuję bardzo.